czy działania instytucji o nazwie Jugendamt. Rodzice nie będący obywatelami Niemiec tracą prawa rodzicielskie. Bitte, bitte, liebe Herrschaft, hol uns aus dem Heim. Ich will nicht mehr hier in Hansen. In unseren... Zapisy tworzące Jugendamt pochodzą z 1939 roku, powtarzam. Z 1939 roku. Horror Jugendamtów. Dzień dobry Państwu, Marcin Gal, wywiad dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest pan Zbigniew Poroszyński, który od kilkunastu lat pomaga w Polsce osobom w problemach różnych społecznych, również reprezentuje w sądzie. Chciał dzisiaj nam opowiedzieć o swojej całej historii, jak do tego doszło i co panem kierowało. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Czy mógłby pan przedstawić naszym członkom, sympatykom Polonii niemieckiej, jak to się stało, że pan się w ogóle zajął problemami społecznymi? Bardzo młody, jeszcze przed pójściem do szkoły, to byłem się za handel, to handlowałem gazetami, to znaczy miałem umowę z księdzem, że z Warszawy do Kunowa, bo już się to wszystkim była przysyłana duża porcja gazet, no i rano już pół do siódmej byłem pod kościołem, no i tak do godziny 14 udawało mi się wszystkie gazety sprzedać, także co tydzień do domu wnosiłem kasę ponad 150 zł, a więc to była na tamte czasy spora kwota. No i taki zbieg był, że jak wcześniej się stało, że ja urodziłem się faktycznie 13 czerwca 1947 roku, zaś ksiądz w metryce mi wpisał, że urodziłem się 2 grudnia 1947 roku i pomylono nawet miejscowości, bo pisano w metryce, że urodziłem się w Denkowie, a faktycznie urodziłem się w Kunowie. I w dniu zgonu Józefa Stalina wniosłem pozew do sądu w Ostrowcu o sprostowanie danych urodzenia. Tak. No i tak się to przeciągało, że do dziś w ogóle w żadnym sądzie w Polsce nie uzyskałem orzeczenia w tym przedmiocie. No i potem jak już chodziłem do szkoły, no to mi ta nauka szła bardzo dobrze. Zawsze mówiono, że jestem tam prymusem. Jak ukończyłem technikum budowlane w Ostrowcu Świętokrzyskim, to dyrektor przy wszystkich powiedział, że najzdolniejszy uczeń w dziejach szkoły. No i potem zdałem na Politechnikę Łódzką, na Wydział Architektury, ale jeszcze pracowałem w wakacje na budowie w Tarnobrzegu. Tam był taki duży nasyp i w jakimś momencie jako kierownik grupy robót sprawdzając odległości przewozu ziemi od urobku do nasypu, no, miałem wypadek. Znaczy, dwa samochody się zderzyły z sobą i wtedy doszło do złamania kręgosłupa. No, miałem dwa krwiaki na mózgu. W ciężkim stanie znalazłem się w szpitalu w Tarnobrzegu. Dobrze, ta kuracja trwała wiele miesięcy i potem, jak doszłem nieco do zdrowia, nawet lekarz, komisja lekarska orzekły, że mogę nadal wykonywać dotychczasową pracę i w związku z tym stawiłem się do pracy w dniu 28 grudnia i zostałem dopuszczony do niej i wykonywałem ją. No i potem schorzenie się nasilało, a więc były dalsze zwolnienia. No i to wszystko się tak przeciągało, że doszło do tego, że skierowano mnie też na rentę. Tak. Ale zakład wypadkowy motał w sprawie do tego stopnia, że zaczął wydawać różne świadectwa pracy z różnymi datami, a faktycznie nigdy nie rozwiązał ze mną umów o pracę, które z nim zawarłem na czas nieokreślony. Ja podlegałem pod układ zbiorowy pracy w budownictwie,
decyzji, którego paragraf 8 zakazywał bezwzględnie rozwiązywania umów o pracę w czasie moich niezdolności do pracy związanych z wypadkami przy pracy. No i wtedy już wystąpiłem do sądu w Tarnobrzegu o stwierdzenie, że firma nie rozwiązała ze mną umów o pracę, że nadal jestem zatrudniony w niej, o wynagrodzenia i tam jeszcze inne wszystkie należności. No i ten sąd nic nie robił, w związku z tym zmuszony byłem występować do kolejnych sądów w Polsce o rozpoznanie tej sprawy i oskarżałem kolejne sądy o nic nie robienie. I dopiero w roku 1977 minister komunikacji wydał decyzję uznającą mi wszystkie roszczenia, a więc w tej decyzji stwierdził, że wszystkie świadectwa pracy wydane przez to przedsiębiorstwo wypadkowe, a to było przedsiębiorstwo budownictwa kolejowego w Kielcach, a tylko budowa była w Tarnobrzegu, i przyznał mi wynagrodzenia za cały czas moich zatrudnień w tym przedsiębiorstwie na zasadzie kodeksu zobowiązań. To znaczy, że jak nie byłem dopuszczany do pracy, to za ten cały czas mi się należały wynagrodzenia, tak jakbym pracował. No ale ZUS wtedy nie mógł długo mi obliczyć podstawy wymiaru renty i przez to ja nie otrzymywałem renty przez kilkadziesiąt lat. Tak. I doszło do takiego zaniedbania, że w roku 1994 za ten cały czas nieotrzymywania rent od roku 70 do 94 wyliczono mi, że należy mi się 2 miliony złotych i jednocześnie w tym samym dniu ustalono wysokość mojej renty zaliczkowej na 3,5 miliona złotych. A więc przez tą hiperinflację Balcerowicza w ogóle doszło do tego, że renta za jeden miesiąc i to zaliczkowa więcej wynosiła niż za kilkadziesiąt lat jej nieotrzymywania. No i ja na zasadzie kodeksu cywilnego, a przede wszystkim artykułu 415, zacząłem występować dalej do wszystkich sądów o naprawienie tej szkody, bo ten artykuł mówi, że kto komu szkodę wyrządził ze swojej winy, jest obowiązany ją naprawić. A więc tu pozwałem i ZUS, i ministerstwo, i przedsiębiorstwo, no i wszystkie sądy, bo są winne właśnie tego przestępstwa, nie obliczenia mi właściwej wysokości renty. No i aktualnie moja renta wynosi mniej niż 20% tego, co powinienem otrzymywać. A to dlatego, że przedsiębiorstwo wypadkowe nie wykonało decyzji ministerialnej, nie wydało mi zaświadczenia, a więc nie mogę przedłożyć ZUS-owi z druku ZUS RP 7 o wynagrodzeniach za cały czas moich zatrudnień w tym przedsiębiorstwie. No ja w sposób ciągły ponoszę szkody w ten sposób, których żądam teraz aktualnie nadal, wnosząc pisma do wszystkich sądów w Polsce, żeby moje sprawy łącznie, merytorycznie zostały rozpatrzone w uczciwym sądzie lub trybunale, bo obowiązuje zasada, że nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Tak. Skoro wszystkie sądy zawiniły, a więc nawet i wszystkich kolejnych ministrów sprawiedliwości w Polsce też podałem właśnie w tej kwestii. No i był rok 80, jak powstała Solidarność, no to pojechałem do Gdańska. No to przedstawiłem tą sprawę moją w toku Lechowi Wałęsie. On mnie skierował do Lecha Kaczyńskiego, a Lech Kaczyński tam parę tygodni się zapoznawał właśnie z dokumentami mojej sprawy i w końcu mi powiedział tak przy Wałęsie, Walentynowicz i panu Gwieździe, że jak zostanie ministrem sprawiedliwości, to dopilnuje, że moje sprawy pozytywnie zostaną w MIG załatwione i uregulowane. No i jak został ministrem sprawiedliwości, to ja w pierwszym dniu już wysłałem do niego pismo przypominające mu o tym przyrzeczeniu i on zamilczał i nic nie robił. I później jako prezydent tak samo milczał. A więc ja pisałem potem pisma do niego nie tylko właśnie w moich sprawach, ale w sprawach ludzi, bo wtedy już się do mnie ludzie z całej Polski zwracali o pomoc, bo wiedzieli, że jestem skuteczny właśnie w sądach, w różnych urzędach. No i dalej właśnie prezydent nic nie robił, a więc były wnoszone też
skargi na niego do kancelarii i tak dalej, a więc mam pokwitowania też pism. Tak. Nawet w tych pismach było zaznaczane, że jego milczenie woła o pomstę do nieba. Tak. Między innymi pani Marzena Sobala z Radia Kielce zrobiła reportaż, w którym ja wypowiedziałem właśnie pod adresem pana Kaczyńskiego, że punkt widzenia to nie zależy od tego, tylko zależy od czasu, w którym się dalej sprawa dzieje. No i to było kilka razy odgrywany w radiu polskim i ten reportaż był wyróżniony w Europie, gdzie też były dopuszczone do oceny reportaże z Rosji. Także jestem osobą skrzywdzonym, no i nie mogę w ogóle w ojczyźnie Jana Pawła II, w ogóle w Europie doczekać się sprawiedliwości, ponieważ też Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nie rozpatrzył moich skarg, które wniosłem na przestrzeni tych wszystkich lat. I nadal teraz, już od dziesiątków lat, wygrywam ludzkie sprawy i udaje mi się to wygrywać bardzo skutecznie, bo się nie miałem takiej sprawy, żebym zaczął i nie zakończył pozytywnie, a moich spraw w ogóle nie mogę w Polsce załatwić. No to i to jest właśnie parodia sprawiedliwości. Znaczy zawsze tak jest, że w swoich sprawach jest trudno, w innych łatwiej. Oczywiście, ale moje sprawy są bardzo mocno od samego początku uzasadnione i ja tych spraw faktycznie nie przegrałem, bo wszystkie publikatory, które zapoznawały się właśnie z moimi sprawami, to potwierdziły właśnie w różnych artykułach i interwencyjnych i tak dalej. No i to się tak ciągnie. Tak, ale... Na temat moich spraw, na temat tego, co ludziom uczyniłem, to już ukazało się ponad 200 tysięcy publikacji prasowych. No nie ma już państwa na świecie, które by do mnie nie przysłało telewizji, dziennikarzy radiowych, gazetowych. A więc często odwiedzają mnie właśnie publikatory. No i jak wygrywam dalsze ludzkie sprawy, to jestem opisywany w przeróżnych gazetach. Także jak piszę i ludziom pomagam, to ja mam jakąś siłę, ja mam jakiś przymus. No jestem z tego bardzo zadowolony. Nigdy od nikogo nie wziąłem żadnych pieniędzy za wykonaną robotę. Mimo to, że ludzie mi przysyłają pieniądze różne, prezenty. Także to wszystko odsyłam i na początku każdemu zawsze mówię, że ja żadnych pieniędzy, żadnych prezentów nie przyjmuję, bo sobie tak postanowiłem. Znaczy prasa, media pana przedstawiły jako postrach urzędników w całej Polsce. Tak, różne, bo podają postrach adwokatów, tytuły są postrach prokuratorów, pogromca sądów, pogromca urzędników, sumienie narodu, trybun narodu, jest masę tytułów, także a nawet doszło do takiej sytuacji, że w roku 1998 minister sprawiedliwości ściągnął do siebie część akt sądów w Polsce i one wtedy ważyły tonę. I ta tona akt w ministerstwie przepadła, to znaczy gdzieś zginęła i do dziś nie wiadomo, co się z tymi moimi aktami stało. I między innymi w Gazecie Wyborczej z dnia 8.1.1998 roku jest reportaż pod tytułem Moje akta ważyły tonę. I też mimo to, że nawet to napisałem Tuskowi jako w liście otwartym, bo pan Tusk jak w kampanii wyborczej się wypowiadał, tak, to mówił, że będzie uczciwy dla wszystkich Polaków. A więc napisałem mu też o tej mojej sprawie, o tych aktach, które zaginęły i się w ogóle nie odezwał, a więc nie odpowiedział, a gazety napisały, że oczekują na odpowiedź
stanowiska Tuska, no bo chcą poinformować czytelników, a więc tu jest jakaś wolność nieudzielania odpowiedzi, a tym bardziej to jest jakieś nieprzyjemne, bo obok mnie mieszka Franciszek Dawidowski, który jest bratem ciotecznym Tuska, tu w Kunowie mieszka. Tak. A więc on się śmieje, no mówi: Zbyszek, no przecież napisane było w gazecie do Tuska i ono nie odpowiada, no widzisz, no to coś w ogóle jest nie tak jak trzeba, bo nawet jak pan Franciszek Dawidowski spadł z drabiny, bo na gołębie chowa, tak, no i był nieprzytomny tu parę godzin w karetce, bo go reanimowali, ja wtedy zadzwoniłem do kancelarii premiera i poinformowałem o tym, że brat cioteczny jego w ciężkim stanie jest. No to nawet później jako premier nawet nie zainteresował się, nie zadzwonił do szpitala, żeby się dowiedzieć, co tam się dalej z bratem dzieje. Także jego czułość, jego właśnie uczciwość na wszystkich Polaków to właśnie tak wygląda. To podobnie jak pana Kaczyńskiego, bo pan Kaczyński no jechał tam właśnie do Smoleńska wtedy, a ja w tych pismach pisałem, że to wołał pomstę do nieba, a więc jakiś znak czasu się też pokazał, bo w moich sprawach ludzie, którzy mnie skrzywdzili przez lata, a jest ich ponad 1000 i są opisani w gazetach, odeszli w takich no dziwnych okolicznościach. To tak jak lekarz Jaszkiewicz w Stalowej Woli, bo mi też tam krzywdę pewną wyrządził i jak przyszedł do domu, to był bardzo przemądrzały lekarz, a więc siadł sobie w fotel, zapalił cygaro, no i iskry poleciały na kot i tak się usmażył, że syn jego, chirurg plastyczny, nie pomógł mu nawet w Lublinie w klinice zmarł. Inny lekarz, który mi też zaszkodził, to ordynator oddziału chirurgii w Tarnobrzegu, skaleczył się skalpelem, no i dostał jakieś zakażenia krwi, no i zmarł też w młodym wieku, a więc no takie jakieś w ogóle, ja nigdy tym ludziom źle nie życzyłem, no, ale coś się to dzieje, jakiś jest związek przyczynowy, jest jakaś siła, że czasami pokazuje w ten sposób, że pewni ludzie odchodzą, bo jak ja piszę w sprawach ludzkich, do sądów, do różnych instytucji, urzędów, to ja wtedy właśnie mocno podkreślam to, że ci ludzie, którzy nadal będą wydawać krzywdzące decyzje ludzi poszkodowanych, pokrzywdzonych, mogą stać się ofiarami, że mogą ich spotkać jakieś no, choroby i ciężkie i może to przejść na członków ich rodzin, no i po tym zmieniają decyzję, a więc ja nie miałem takiej sprawy, żebym napisał i żebym nie wygrał w sprawach ludzkich, a w moich sprawach w ogóle no, jest ciąg dalszy, no i teraz szykuję taką porcję dokumentów, a więc to jest 72 tysiące pism procesowych mam już przygotowanych, jest do tego załączników 180 tysięcy, no i tylko jak zdecyduję, w którym dniu mam to wnieść, no to podjadę pod sąd okręgowy w Kielcach, no i tam parę dni będą właśnie wnoszone, składane te moje pisma za pokwitowaniami, bo ja już takie akcje też robiłem w sądzie rejonowym w Ostrowcu i wtedy prasa pisała uderzenie w sąd i tak dalej, no w Radomiu też, no w ogóle w Warszawie, a więc no ja toczę pewien bój, bo jeszcze miałem szczęście, że udało mi się wygrać no sporą kwotę, no i to mi umożliwia w ogóle to, że mogę kserować dokumenty, mogę no posługiwać się trochę tą nowocześniejszą techniką, bo kiedyś to wszystko musiałem pisać ręcznie, przez kalkę, a więc to był no straszny żywioł. I tak jeździłem z sądu do sądu, a wtedy nie miałem pieniędzy, nie miałem renty, no to zbierałem jakieś butelki, tam jakieś zlomy, no jeździłem na punkty skupu materiałów wtórnych, czy chodziłem po śmietnikach, no wybierałem, jak byłem głodny, chleb, tam odcinałem jakoś gdzieś tam po polach, jakieś kociaki spalałem, ziemniaki se, znaczy no piekłem, no i tak przeżywałem, także runoleśne często mi było, halo? Tak, jestem. Halo, a bo tu ruszyłem coś, runoleśne, też spałem po lasach, bo wtedy były nawet nakazy, bo prokurator wydał nakaz aresztowania mnie, nawet w telewizji podali, że jeżeli tak, ktokolwiek będzie mnie przechowywał,
nocował, to 5 lat mu grozi za to. No i musiałem w ten sposób po Polsce się błąkać. Jak się błąkałem, to w pustostanach, na dworcach spotykałem ludzi takich biednych, no śmierdzących, ale to byli moi bracia i pisałem im różne pisma, najczęściej w sprawach rent, bo oni nawet byli nieświadomi, że im się należą renty. A w tamtych czasach, no w sposób okrutny, z nimi postępowała policja, bo ich przeganiała w nocy i tak dalej. No i to tak w ogóle, że doświadczyłem właśnie na tej drodze, będąc we wszystkich miastach, tak, tak, doświadczenia życiowego. Więc nie ma w Polsce nie ma miejscowości, żebym ludziom nie pomógł. A więc jest ten znak, że coś zrobiłem dla ludzi. Między innymi w Kunowie raz było tak, że jak ulgi zabrano emerytom, rencistom, to wtedy zażądałem, by Rada Miasta i burmistrz w przeciągu 3 dni podpisali wstępną umowę, żeby każdy rencista miał co najmniej złotówkę ulgi przy miejskiej komunikacji samochodowej. I burmistrz mi odpisał, że nie ma pieniędzy i nie ma podstaw na to, żeby tak postąpić. A ja powiedziałem, że jeżeli tego nie zrobi w 3 dni, to zrobię referendum i nie będzie burmistrza w Kunowie i nie będzie rady. I będą musieli od nowa zarządzić wybory. I się burmistrz przeląkł, pojechał do dyrektora MPK, podpisał umowę i w związku z tym każdy emeryt, rencista, który wsiada do samochodów, jedzie do Ostrowca, płaci złotówkę mniej. A poza tym takie pisma tej treści wysłałem do wszystkich samorządów w Polsce i tam, gdzie nie były stosowane te zasady, właśnie wprowadzono. A ja nadal żądam, żeby co najmniej 50% właśnie było ulgi dla wszystkich emerytów i rencistów przy przejazdach miejską komunikacją samochodową. Poza tym też zbieram podpisy w przedmiocie przywrócenia praw do nieodpłatnych ubezpieczeniowych leków dla wszystkich emerytów i rencistów, bo to były prawa nabyte, a więc przemocą ludziom te prawa odebrano i dzisiaj emeryci w milionach mają głodowe renty, nie stać ich na wykupywanie leków i przez to dużo ludzi odchodzi z tego świata przedwcześnie. I w tej sprawie też wystąpiłem do Międzynarodowych Trybunału, bo przecież jest Kanada, czyli jest państwo o wiele mniej liczebne niż Polska i tam ludzie od dziecka do starości, czy w domu, czy w szpitalach mają leki nieodpłatne. Także do mnie no, ludzie też z wielu państw świata, Polacy z Nowej Zelandii, z Australii, z Japonii, z Kanady, tak, ze Stanów Zjednoczonych przysyłają korespondencje, błagają, proszą, żebym im pomógł. Były takie dni, że otrzymywałem dziennie więcej niż 5000 listów od ludzi poszkodowanych, pokrzywdzonych, a więc no straszne draństwa się w Polsce dzieją, bo przy takiej liczebności ludzi poszkodowanych to powinno powstać jakieś ministerstwo skarg do rozpatrywania spraw ludzi poszkodowanych, pokrzywdzonych. A tutaj tylko nieliczni w Polsce się nadal bogacą z tego filaru wspólnej własności społecznej, bo tak lekarze już dostali, no w szpitalach wiadomo, że lekarz, który, jak tu ostatnio minister mówiła w telewizji, to ponad 15 tysięcy miesięcznie ma. A więc no, teraz są ukryte zarobki lekarzy, a ludzie, którzy przepracowali 30-40 lat, mają renty, emerytury poniżej 1000 zł. A więc to są w ogóle okrutne działania w ogóle Sejmu, rządu, to są wielkie niesprawiedliwości i przez to no ja czuję, że tu w tych domach w Polsce i to w milionach domach no gotuje się, a więc to może doprowadzić do jakichś buntów przeciwko władzy, bo ta władza jest nieludzka, nieczuła. Jeśli są wybory, obiecują różne bzdury, kłamstwa, tak jak powiedzmy Leper kiedyś też obiecywał, no tak, straszne rzeczy, a później nie wykonuje się tego, nie realizuje się, a więc to jest wszystko na zasadzie okraść, okłamać, oszukać. Ale bardzo często nadal przyjeżdżają dziennikarze. Ja jestem taki, że tak, mam 64 lata i między innymi jestem właśnie znalazcą korka, bo taki był
przypadek, że w dniu porwania księdza Jerzego Popiełuszki byłem w Bydgoszczy i wieczorem wyszłem na szostę rujską, musiałem gdzieś kupić w jakimś Śląsku trochę jedzenia, no i wtedy jechał samochód i podjechał na wysepkę i no wysiadł jakiś pan, doszedł do bagażnika, otworzył ten bagażnik i potem no wsiadł do samochodu i w tym czasie coś brzęknęło. Ja odruchowo zacząłem biec i krzyczałem halo, halo, że coś upadło. A jakieś samochody przyjeżdżały, był szum i ten samochód odjechał. A później jak była relacja z porwania księdza Popiełuszki opisywali, to między innymi był opis biegłego, że tam było zaznaczone, że zginął korek od benzyny samochodu, którym jechał Piotrowski, Pękala i Zmirewski. I właśnie mnie dane było jednemu podnieść ten korek ziemi. Ten korek mam do dzisiaj. To kiedyś w Radiu Maria też była audycja na temat, bo jakiś naukowiec mówił, że pisze kolejną książkę o Popiełuszce. I jak zadzwoniłem, powiedziałem to też na antenie Radia Maria, to powiedział, że przyjedzie do mnie, zrobi zdjęcie temu korkowi i opisze ten epizod właśnie tej książce. A to już wcześniej też było już opisane w gazetach. Ja od dziecka, jak jeszcze miałem no 4 lata, to do domu wprowadziłem kozę, bo taki Flora z Łudzicowa, to obok taka miejscowość jest, mi ofiarował ją darmo. To był człowiek sparaliżowany, on w zasadzie był rolnikiem, on powinien mieć rentę, ale w tamtym czasie rolnicy nie mieli rent. To nie wiedziałem, jak mu się odwdzięczyć, bo czasami tam złomu znalazłem, sprzedałem mu jakieś nożyce, zaniosłem, żeby mógł owce zeszyć i tak dalej. No i od tego czasu u mnie zawsze towarzyszą mi kozy. Teraz mam 36 kóz, 8 koziołków i między innymi prowadzę takie, no sam nie wiem dlaczego, tak zwane pogotowie seksualne dla kóz i dla koziołków. A więc tu telewizja była, bo pan Rakoczy Dominik zrobił taki reportaż o tym, on był w centralnej telewizji pokazywany. No także ja po prostu no lubię zwierzęta, bo mam sporo psów, mam kury, kaczki, takie różne rzeczy. No i teraz to mam trochę większą bazę, bo jak wygrałem trochę pieniędzy, no to mam tych placy więcej, także im jest też lepiej, bo w tamtych czasach no to było no bardzo, bardzo ciężko, ale wtedy większe jakieś doświadczenia, jakoś szybciej dojrzewałem. No i w zasadzie jestem szczęśliwy. Gdybym drugi raz miał być na świecie, to gdyby mnie to samo spotkało, to tą samą drogą bym kroczył do końca i będę walczył w mojej sprawie do końca, do ostatniego tchu, bo w reportażu Marzenie Sobali takie jest motto zawarte moje, że najgorzej coś zacząć, a nie zakończyć. Tak. O i właśnie ja nadal kontynuuję tą wojnę, a od życia dużo nie potrzebuję, bo ja to tak jakby na zasadzie jakiejś poezji, jakby tak by to odczuć, nie ciekaw jestem świata ogromnych, pięknych miast, nie więcej one powiedzą, jak ten przydrożny kwas. Nie ciekaw jestem ludzi, co nauk zgłębili 100, wystarczy mi pierwszy lepszy, wystarczy mi byle kto. I ksiąg nie jestem ciekaw, możecie ze mnie drwić, wiem ja bez ksiąg nie mało i wiem, co znaczy żyć. Usiadłem sobie pod drzewem, jestem spokojny i sam. O Boże, o szczęście moje, jakżeż dziękować ci mam. Jak był z telewizji Ustki, tak, pan Nowak Tomasz, to mi kazał tam wziąć parę kartek i przed domem siąść na schodach i coś przeczytać. No i wziąłem jakieś tam karteczki, akurat jakieś tam były wiersze tak jakby moje napisane. I to jak przeczytałem, to później jak w telewizji to usłyszeli, to z uniwersytetu, z Łodzi, z Warszawy, no pisali, dzwonili, prosili mnie, żebym wszystkie te moje wiersze dał, bo będą chcieli wydać, bo cały świat powinien to znać. No ale jak ja mam nawalnicę spraw, jak ja otrzymuję tyle w ogóle listów, tyle ludzi do mnie przyjeżdża, tyle dzwoni, ja nie mam czasu nawet wziąć w ogóle te kartki gdzieś tam komuś przekazać, żeby to się ukazało gdzieś tam w gazetach czy w wydaniach książkowych, ta moja jakby poezja, bo podziwiają, że ja z tych takich głębokich przeżyć, że potrafiłem takie rzeczy spłodzić. No. W zasadzie to ja jeszcze nie zdążyłem w życiu nawet jednej książki przeczytać, tylko ja mam te przeżycia, mam tą wrażliwość na krzywdy, ja nie piszę w sposób wzoru pism procesowych, tylko
Tak jak ludzie do mnie chodzą, to ja wtedy posłucham i napiszę i to jest skuteczne, to jak pan Truszkowski, taki profesor z Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Prawa powiedział, że coś jest nienormalnego w wymiarze polskim sprawiedliwości, że adwokaci przegrywają sprawę, a Choroszyński, że wygrywa skutecznie. No, między innymi arcybiskup Dzięga tutaj mi przysłał kilku, znaczy profesorów nawet, rektora i powiedział im, że jedźcie do Choroszyńskiego, jeśli on tego nie załatwi w Polsce, to wam już nikt tego nie załatwi. A przecież arcybiskup Dzięga był dziekanem Wydziału Prawa na Kulu i tak dalej. Także do mnie przyjeżdżają nawet i generałowie, pan Grudniewski, no przeróżni ludzie proszą mnie o pomoc, błagają, bo ja w sposób jakiś naturalny, nieuczony piszę i jakoś to właśnie jakaś siła jest, coś nie wiem, ja nie rozumiem, bo nieraz sięgam po pisma takie z 30 lat, ja nie dowierzam, że ja tak mogłem napisać, że ja to potrafiłem tak zredagować. No jest coś we mnie, ja nie wiem, czy to już jest jakieś moje przesłanie, jakaś potrzeba, żebym tym ludziom poszkodowanym, pokrzywdzonym pomagał do ostatniej chwili swojego życia. Ja panu powiem szczerze, że to jest fenomenalne, co pan robi i piękne, ale... To czyli pan sam nie może sprecyzować metody skuteczności pana pism? Nie, ja tak od razu jak była telewizja amerykańska na tutaj, robili takie monitorowanie, ile ja pism procesowych napiszę. To jak ludzie tu weszli do mieszkania przed domem, stali, bo to są całe kolejki, to ja przez dobę napisałem 200 pism procesowych formatu A4. I to do mnie jak osoby przychodzą, to mi coś mówią krótko, ja nie żądam, żeby tam bardzo dużo mówić. Co mi powiedzą, że ja z tego wywalę w tym piśmie na formacie A4 i później się to wysyła, wnosi się do sądów, do różnych instytucji i to jest skuteczne, ludzie mówią. I dlatego media są tak zainteresowane, że ciągle przyjeżdżają, przesłuchują ludzi, pytają, jaki problem był, co Choroszyński napisał i tak dalej. Także na bazie moich właśnie tych działań pomocy ludziom powstały prace magisterskie, doktorskie i ja jeszcze mam dużo rzeczy, które jeszcze nigdzie nie były publikowane na świecie, a więc mogą być wykorzystane w formie publikacji prasowych, reportaży przy robieniu prac magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, a więc zapraszam ludzi takich, którzy by chcieli zbadać te materiały i napisać prace naukowe. Ja mieszkam w Kunowie, w województwie świętokrzyskim, ulica Warszawska 5, numer telefonu do mnie jest 41 261 31 64, komórkowy 787 487 123. No dzisiaj to chyba już trzeci dzień nie śpię, bo jest taka nawalnica, są sprawy terminowe, bo 3, 7 i 14 i ja nie mogę nikogo zawieźć, a więc przespieszę, nieraz położę się pół godziny czy coś i mam w głowie te sprawy i ciągle piszę to w ogóle i to daje mi siłę, jak wygrane są sprawy, ludzie mi dziękują, ja mam jeszcze większą energię do dalszej walki o prawa człowieka. Wczoraj pan mi powiedział w rozmowie telefonicznej, że również pan potrafił podważyć prokuratora. Tak, o bardzo dużo to jak są postępowania prokuratorskie, to ja wkraczam też z pismami, no i wywracam często decyzje takie, które one podejmują, skierują takie sprawy do sądu czy coś i to w sumie prowadzi do wygrania spraw, no i ludzie wtedy są bardzo zadowoleni. A jak są ludzie potwornie skrzywdzeni, jacyś nieraz ci biedni, no to ja od razu poza kolejnością ich właśnie załatwiam. No taki przypadek był z panem Soboniem, przykładowo, że to jest człowiek, który jest po zawale, po wylewie, ma ciężką cukrzycę, ma nadciśnienie, no i starał się o dodatek pielęgnacyjny z ZUS-u. Tak. I przyjechał do niego ordynator, wysłany jako rzeczoznawca z ZUS-u do domu, no to patrzył go, zbadał dokumenty i jak wychodził, to powiedział mu: panie Soboń, jak nie będzie miał pan dwóch nóg, to będzie miał pan wtedy dopiero dodatek pielęgnacyjny. Jak mi żona przyszła i tego pana Sobonia to opowiedziała, jak wyrżnąłem pismo i to poszło do sądu okręgowego w Kielcach, a sąd temu Soboniowi przyznał dodatek pielęgnacyjny do końca życia.
A więc człowiek, który był ordynatorem, bogaty, lekarz, który składał przysięgę Hipokratesa, przyjechał do Sobolnia, bo miał zapłacone za to i chciał go skrzywdzić tym, że nie chciał mu przyznać dodatku pielęgnacyjnego. A ja, który nie biorę żadnego grosza za załatwianie ludzkich spraw, temu człowiekowi przywróciłem to, to załatwiłem jednym pismem, że ten człowiek dostał ten dodatek pielęgnacyjny do końca życia. Także takich przypadków to jest, jest mnóstwo. Ja no ponad 150 tysięcy rent ludziom przywróciłem w Polsce wtedy, jak była ta weryfikacja, gdzie w sposób okrutny, bezwzględny krzywdzono. Ileż tu matek przychodziło, takie sceny, że matka z chłopakiem, który jest z chorobą Downa, że nie może wyjść do domu, a on został całkowicie pozbawiony renty, bo gdzieś go na jakiś kurs wysłano, tam dwutygodniowy, pomocnika ogrodnika. No i tak. Państwo mechanizm stosowało, że pół renty tej socjalnej zabrać, znaczy całą rentę zabrać socjalną, połowę sobie jako państwu, żeby urzędnicy więcej mieli w premiach, a połowę dać jakiemuś człowiekowi, który go tam gdzieś zatrudni, aby ten człowiek nie miał renty. A przecież to chorowina, niezdolny do pracy. A nawet tak, jeżeli któryś może jeszcze coś zrobić, to do tej renty powinien mieć prawo to robić sobie, bo ten człowiek przecież nie ożeni, nie będzie miał dzieci i tak dalej. Jak można tak potwornie postępować wobec tak najbardziej upośledzonych, nieszczęśliwych ludzi, no? A tu jest tyle posłów, tych urzędników teraz i tak dalej. Ja tutaj do tych gmin to napisałem, do tych urzędów miast, że zwolnić ponad 50% tych urzędasów, zatrudnić połowę i nawet jeszcze z wykształceniami średnimi i wykonają więcej roboty. I będą pieniądze na różne rzeczy. A teraz do czego dochodzi w Polsce? Do tego dochodzi, że jak słyszę, 17 milionów hektarów ziemi ma się sprzedać, że mogą obcokrajowcy wykupić. A więc państwo, które sprzedaje własne terytorium, ziemię, to jest nie państwem, to jest w ogóle w konstytucji powinien być zapis, że nie wolno sprzedać grama polskiej ziemi nikomu. Jeżeli my sprzedamy sobie jeszcze tą ziemię i zaczniemy te pieniądze za te przysłowiowe złotówki za tą sprzedaną ziemię przeznaczać na robienie tych magistrów, którzy się dostają bez egzaminu, bez żadnego sita i później jadą gdzieś na zachód i nie mają zawodów konkretnych, to hańba, to wstyd, bo mówią, że po szkołach średnich, po maturalnych, po wyższych, w Niemczech można zawodówki kończyć, żeby się nauczyć, żeby być murarzem, spawaczem, no to jest parodia, no, przecież to naród jest, przecież do nas nie przyjeżdżają sprzątać, tylko my jedziemy tam i tam jeszcze później po jakimś czasie, jak no gdzieś, no w Irlandii, to miał być boom i tak dalej, sprzedali majątek i później co się zrobiło, dziadostwo, tak, no i wracają wszyscy do swoich krajów, no, tak samo ta Polska jeszcze trochę się wysprzeda, a co później będzie, to znaczy, że ten dorobek pokoleń, co nasi dziadkowie, babcie pracowali, ten wspólny filar, to w ten sposób jest po prostu za grosze sprzedawany obcokrajowcom. To już ta reszka przemysłu, co już nie istnieje, też ma być łupem zachodniego kapitalizmu, a więc to mi się nie podoba, ja protestuję przeciwko temu, ale cóż, no, jeden człowiek to tutaj jako w tym zakresie to niewiele uczyni, ale przecież tyleż ludzi jest, tyleż wykształconych, jak się to mówi, tyleż obrońców Polski, no i na oczach wszystkich, żeby prowadzić, by sprzedać 17 milionów hektarów ziemi i nie ma siły, żeby to wszystko powstrzymać. Także przeżywam te wszystkie różne problemy, no i tak z dnia na dzień mi to wszystko tak schodzi już, ale cieszy mnie to, że tym ludziom takim najbardziej nieszczęśliwym mogę skutecznie pomagać, a więc jest jakaś siła chyba, to może to nie ja, może jakaś siła kieruje mną i ona pcha to, że jestem tym znakiem czasu. To rozumiem, że w sprawach rodzinnych pan też jest skuteczny. Tak, we wszystkich też, bo jest masę tych, bo jest biedy, no, masę tych rozwodów, tych tak. Alkoholików, no niewydolności ułożenia na dzieci, na zwroty pobranych zaliczek alimentacyjnych. No to jest masa tych właśnie spraw, no. To jest nie do przerobienia, bo ja jestem jednostką tylko, no. Nie mam żadnego biura, bo sam to wszystko robię. Czy chciałby pan jeszcze coś dopowiedzieć od siebie? Nie, no dzisiaj to jestem strasznie zmęczony, bo ja 3 dni... Tak. 3
nocą nie śpię, to ja po prostu, no nie, ja się czuję jeszcze tak, no silnie, dobrze, ale tu jest jakiś taki proces, bo to po latach to zostawia jakieś obciążenia, ale jest jakaś siła najwyższa, która mi daje tak toczyć wojnę właśnie o tych ludzi nieszczęśliwych na ziemi, w ojczyźnie Jana Pawła II, którzy zamiast też być w ojczyźnie, to gdzieś no harują, pracują poza granicami kraju, bo chcą w ten sposób jakoś sobie ulżyć. My panu jako stowarzyszenie gratulujemy i życzymy nowych sukcesów w sprawach. Pozdrawiam wszystkich żyjących ludzi na terytorium państwa niemieckiego. I chcę powiedzieć, że w Kunowie tak. Na cmentarzu jest pochowanych 3 Niemców. Tak. Jeden jest o nazwisku Riff i jeszcze jest 2 Niemców, także ja na razie nazwiska nie podam, bo nie zapamiętałem, ale będę mógł przedzwonić i te nazwiska podać, bo oni zginęli w 1944 roku jako zestrzeleni. I tu są ich właśnie tabliczki, jest grób i to tak ładnie zrobiony, bo jest ze ślicznego kamienia ta robota wykonana, bo Kunów jest na kamieniu piaskowym całym, tu są skały pewne. Także ten grób jest bardzo zadbany i ja będę chciał dotrzeć do członków rodzin tych 2 młodych pilotów po to, żeby się dowiedzieli, że ich właśnie członkowie rodziny spoczywają na cmentarzu w Kunowie, w województwie świętokrzyskim. Wczoraj na ten temat rozmawialiśmy, na pewno panu pomożemy w tej sprawie. Dobrze. I zrobimy audycję dotyczącej właśnie tej sytuacji. Jak pan będzie. Jeśli chodzi o jednego pilota, to tak. Nazywa się Rys. I w roku chyba 80 przyjechały tu do Polski 2 jego siostry. Tak. I jedna była lekarzem, epidemiologiem i był jakiś zjazd w Warszawie. I akurat przyjechały do Kunowa zobaczyć ten grób. No i zobaczyły. I ja rozmawiałem z nimi. To ta siostra starsza, ona była w Hamburgu profesorem psychologii, to powiedziała mi, że jej matka i tego pilota matka to była Polka, tylko wyszła za Niemca Rysa. I mówi, że jak była wojna, to on dostał rozkaz stawić się, bo jakby się nie stawił na przeszkolenie jako pilot, to, tak. To by był został zabity, bo to była przemoc wtedy Hitlera. No i w ten sposób właśnie tutaj on wylądował w grobie w Kunowie. Ja tam co roku chodzę na ten grób i palę świeczki i składam kwiaty, bo to byli też ludzie uczciwi, tylko że no, pewne okoliczności spowodowały, że tak się stało, a nie inaczej. Za kilka dni zrobimy audycję na ten temat i postaramy się panu pomóc w tej sprawie. Dobrze, to jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla wszystkich Niemców, dla wszystkich Polaków i innych narodowości mieszkających na terytorium Niemiec. Dziękujemy panu bardzo za rozmowę. Kłaniam się. Do widzenia, do usłyszenia. Również naszych słuchaczy zapraszam na kolejne audycje. Chciałem również zaprosić na stronę naszego stowarzyszenia www.dyskryminacja-berlin.de. Do widzenia, do usłyszenia. Działania instytucji o nazwie Jugendamt. Rodzice nie będący obywatelami Niemiec tracą prawa rodzicielskie. Bitte, bitte, liebe Herrschaft, hol uns aus dem Heim. Ich will nicht mehr hier in Hörnchen. Zu unseren Eltern. Bitte, kannst du uns zu unseren Eltern holen, bitte. Zapisy tworzące Jugendamt pochodzą z 1939 roku. Powtarzam. Bitte, bitte. Z 1939 roku. Bitte. Horror Jugendamtów. Dzień dobry Państwu, 22 stycznia 2011, Marcin Gall, wywiad dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech.
Moim i Państwa gościem dzisiaj jest pani Grzegorzak z Berlina, dokładnie Berlin Neukölln, której w poniedziałek Jugendamt z Neuköllnu uprowadził dziecko do domu dziecka i ta pani chciała za pośrednictwem tej audycji szukać pomocy u osób, które mogłyby jej pomóc i również chciała się wypowiedzieć, powiedzieć o swoim dramacie. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Co pani może przekazać słuchaczom, sympatykom naszego stowarzyszenia, członkom, co pani spotkało, jak pani może po prostu tą sytuację całą przedstawić? 7 miesięcy temu zostałam pobita przez męża i zabrano mi przez to dziecko do hajmu. Ale ten incydent miał 7 miesięcy temu, a zabrali teraz? Tak. Dlaczego? Nie wiem, dlaczego tak nastąpiło. A zabrali skąd? Prosto ze szkoły mi zabrano i poinformowano mnie przez telefon, że nie mam odbierać dziecka, bo już jest odebrane przez kobiety, które z Jugendamtu. A w jakim wieku jest dziecko? 7. I jaki miała pani kontakt od poniedziałku do dzisiaj z dzieckiem? Ile dni? We wtorek się widziałam z córką przez 10 minut i teraz mogę ją widzieć dopiero w niedzielę. Czyli 23. A jaka była reakcja dziecka, jak panią zobaczyło? Płakała strasznie, uwiesiła się na mnie. Czy szukała pani pomocy gdzieś, jakiejś instytucji, adwokata? Nie. Po prostu pani nie wiedziała, gdzie szukać. A jak pani powie, wiem, że tam w Jugendamcie podsunęli pani pismo do podpisania. Tak. Niech pani powie, jakie treści było to pismo, co pani podpisywała? Nie wiem, co podpisywałam, bo nie rozumiem na tyle języka, żebym wiedziała, co podpisywałam. Podpisałam tylko papier, gdzie tłumaczka mi tłumaczyła, że ten papier jest dla dobra mojego i dla dobra mojej córki. Tutaj jest pani też, która pomaga w tej sprawie. Pani, czy pani chciała coś dopowiedzieć? Tak, chciałabym dopowiedzieć, dlatego że kobieta jest tak zdesperowana, że po prostu brak jej słów, jest rozszczęsiona i nie wie co robić, zadzwoniła do mnie, zwróciła się do mnie o pomoc i tyle co mogę, jej pomogę. Sprawa wygląda tak, że 7 miesięcy temu została kobieta pobita, a dziecko zostało jej zabrane teraz w poniedziałek. Uważam to za kompletne bezprawie, dlatego że zostały jej postawione jakieś warunki i żądania przez Jugendamt niemiecki, berliński. I kobieta spełniła ich warunki i to były warunki, gdzie zagwarantowano jej, że dziecka jej nie zabiorą, czyli wymeldowała męża po pobiciu, wyrzuciła go z mieszkania, oddaliła się na jakiś czas do domu matki i dziecka, czyli to był drugi warunek, po wyprowadzeniu się męża z mieszkania wróciła do tego mieszkania, mieszkała i pomimo wszystko dziecko, można powiedzieć, że zostało prosto ze szkoły, bez jej wiedzy, bez poinformowania jej o czymkolwiek, uprowadzone prosto ze szkoły do domu dziecka. Po czym została telefonicznie jak jakiś, nie wiem, nie człowiek, jakiś mebel, czy jakiś poinformowana, że nie potrzebuje już dziecka odbierać, bo dziecko zostało zabrane do domu dziecka. Ta sytuacja jest cała dramatyczna. Ja tylko osobiście nie rozumiem, jak może podpisać w Jugendamcie dokument, który go... Nie rozumiem. Tak właśnie zostają ludzie wykorzystywani, którzy nie znają na tyle języka, żeby się samemu komunikować. Zostają podstawieni tłumacze, że tak powiem, tak, rzekomi tłumacze, nie tłumaczą znaczenia papierów, tylko kobiecie powiedziano, że ma podpisywać papiery, bo to jest lepiej dla niej i dla dziecka, a jeśli nie będzie spełniała warunków i żądań Jugendamtu, to jej dziecko do adopcji zostanie oddane. No bo ta pani jest tłumaczem, który pracuje dla Jugendamtu i ona tłumaczyła tak, jak Jugendamt jej kazał. Dokładnie tak jest. My jako stowarzyszenie będziemy tę sprawę monitorować. Od poniedziałku oczywiście zaleciłem powiadomić naszego adwokata z Berlina, bardzo skutecznego. Oprócz tego zaleciłem nawiązanie kontaktu z ambasadą RP w Berlinie i mam nadzieję, że ta sprawa zakończy się pozytywnie. Czy w ogóle chciała pani coś jeszcze dodać na koniec? Tak?
No, ja jestem dobrej myśli, bo mówię, prawo działa wszędzie. Nie ma czegoś takiego, żeby ktoś ludziom zabierał dzieci bezprawnie, żądał, podsuwał jakiś tłumaczy, nie tłumaczył znaczenia papierów. Ludzie popełniają w ten sposób błędy, bo są niedoinformowani i w ten sposób właśnie wykorzystuje się w Niemczech naszych rodaków, którzy są niedoinformowani i nie znają na tyle języka, żeby się komunikować. Kobieta jest tak załamana, że powiedziała mi, że oddała wszystko, co jest na tym świecie, tylko żeby odzyskać dziecko jak najszybciej. Czy pani chciała jako matka jeszcze coś dopowiedzieć i zakomunikować lub poprosić o pomoc za pośrednictwem tej audycji? Tak, że chciałabym wszystko zrobić i zrobię wszystko, żeby tylko odzyskać swoją córkę. Dobrze, jak widzę, my od wielu lat walczymy z Jugendamtami, to jest walka z wiatrakami. Co chwilę są nowe przypadki, nowe sprawy, czyli Jugendamt cały czas czuje się w państwie prawa w Niemczech bezkarny. Do widzenia, do usłyszenia, zapraszam na kolejne audycje. Do widzenia. Działania instytucji o nazwie Jugendamt. Rodzice nie będący obywatelami Niemiec tracą prawa rodzicielskie. Bitte, bitte, liebe Herr Schaff, aus dem Halb, ich will nicht mehr hier in Hörnchen, zu unseren Eltern. Bitte, kannst du uns zu unseren Eltern holen, bitte. Zapisy tworzące Jugendamt pochodzą z 1939 roku, powtarzam. Bitte, bitte. Z 1939 roku. Bitte. Horror Jugendamtów. Dzień dobry Państwu, Marcin Gal, wywiad dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech. Moimi gośćmi dzisiaj są Państwo Henrykowscy, którzy walczą z Jugendamtem o dzieci. I ci Państwo chcieli opowiedzieć swoją historię, a właściwie Pan Henrykowski chciał dopowiedzieć, tym razem jest z żoną. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Niech pan troszeczkę opowie, przypomni naszym słuchaczom swoją historię i później pana żona niech opowie. Dobrze. No, chciałem na początku powiedzieć, tak jak na ostatnim razem byłem trochę zestresowany, ale tym razem chcę powiedzieć trochę lepiej. Sytuacja wygląda niesamowicie. Jest nadal dzieci przebywają w domu dziecka. Pomimo, że żona mnie poinformowała, zabronili nam kontaktów oczywiście, ale żona po ostatnich tygodniach i po dzisiejszym dniu postanowiła nawet przyjść do mnie osobiście i żebym ją zapoznał z panem Marcinem, na co oczywiście ustałem przed rozmową z żoną. Żona mnie informuje, że wczoraj w domu dziecka miała rozmowę z dziećmi, co sama zaraz opowie i niestety ta sytuacja wygląda bardzo groźnie. Chciałem powiedzieć, że chcę jak najszybciej opuścić kraj niemiecki. Niestety są i dobrzy ludzie i źli. Z tego względu, że mam tyle dowodów, 24 świadków jak dotąd. Mam dowody, że dzieci uciekały z Jugendamtu, z KGS grupy, nawet bez butów. Co opowiadały natychmiastowo, płacząc, mnie nie było w domu, wtedy byłem w pracy. Były inne osoby, były sąsiedzi i opowiadali straszne rzeczy. I teraz się nie będę bał to opowiedzieć, że byli te dzieciaki przez cały czas namawiane przez Jugendamt, Frau Kuta i Frau Reinhardt. Frau Kuta, mając pod sobą prawą rękę Frau Reinhardt, namawiała ją, co ona ma wykonywać. Teraz już to wiem. Prywatny detektyw mi to wszystko powiedział. Kosztowało mnie to dużo, ale nie pozwolę sobie na to, żeby to nie wyszło na jaw. A więc te wszystkie nagrania, co mam,
Tak. Jest 287 nagrań do tej pory. Mhm. Tak jak mi policja powiedziała 2 lata temu, tak powtarzam do tej pory, tak, że te wszystkie nagrania wyjdą na jaw i chcę, żeby w końcu w tych Niemczech zrobili porządek z Jugendamtem, bo nie tylko w Castrop-Rauxel. Przez ten miesiąc jeden dowiedziałem się, że to w każdym mieście jest identyko ta sama sytuacja. Jugendamt skłóca żonę z mężem, po czym namawia żonę, żeby odebrać mężowi prawa. Jak to już zrobili, odbierają potem żonie te dzieci. I tak to leci. Niestety, i to jest wszystko do sprawdzenia. Tak samo jak jest do sprawdzenia nie tylko moja trójka dzieci, ale pozostałe dzieci, tak jest grupy ze szkoły i tam obojętnie, które miały tylko połączenia z Jugendamtem. Ponieważ mój prywatny detektyw, to co on mi puszcza, to co na własne uszy potem słyszę, te zdjęcia co mi pokazuje, musi uciekać z Niemiec. Ponieważ są tak samo kamery, wiadomo, że oni dojdą do tego. Tak samo jak mnie straszą morderstwem, tak samo i jego mogą straszyć. O tym, co on się dowiaduje, niestety automatycznie tego danego dnia mi mówi, że on nawet nie chce tych całości pieniędzy, on chce jak najszybciej opuścić ten kraj i tu więcej nie wróci. Bo to jest tragedia. Mówi, że Niemcy przechodzą obok KGS grupy na ulicy, tam gdzie mnie nawet widzi, że ja tamtędy też jeżdżę, bo jego niestety nie wiedzą, kim on jest. I zaobserwował, że ci ludzie słyszą ten płacz tych dzieci, co oni z nimi tam wyprawiają i tak dalej. A najlepszą bajkę mi opowiedział, wiesz co, Henrykowski? Tak, rzeczywiście, obok, zaraz dom. Dosłownie obliczał 12 metrów, 12 kroków. Sędzia główny, Castrop-Rauxel, który postanawia takie decyzje, że twoje dziecko posłane z głównej policji do niego, żeby natychmiast pozostało u ojca do rozprawy przy świadkach. Co robisz? Jedziesz z tym dzieckiem i z tym świadkiem do sędziego. A sędzia blokuje wszystko. Dziecko ucieka od niego, krzycząc na korytarzu jeszcze do sędziego, że jest takim samym mordercą jak oni. I tatuś, szybko uciekamy na policję. Dziecko się udaje, wyskakuje na ulicę, zatrzymując auto z piskiem opon, prosząc, żeby kierowca go zawiózł. Kierowca, wiadomo, w tej sytuacji bierze jego i jeszcze nie dolatującego do auta zabiera na policję. Co ciekawego, do policji była minuta 10 sekund, może minuta 20 sekund. Wchodzimy na policję, policja już mówi, że oni są zablokowani. Chcą nas rozłączyć ze synem, ale syn rozbiera się, 7-letnie dziecko i pokazuje sińce i to i tamto. Niestety, ja mówię, że niestety muszę w tym momencie zadzwonić do adwokata. Policja rozmawia z moją adwokatką i oświadcza, że oni są wszyscy zablokowani. Co tu jest grane, ludzie? Jedna policja posyła dziecko, że ma zostać natychmiast w domu, bo tak powiedziało w klinice i na to są dowody. A druga policja jest zablokowana przez sędziego. Jakie to są prawa w ogóle tutaj? A sędzia mówi trzykrotnie przed tym, jeśli dziecko powie, że chce iść do ojca, to idzie do ojca, obojętnie co się by nie stało. A teraz go blokują. Teraz nagle żona dostaje oczów, co mówiłem przed. Mówiłem 4 lata temu, 3 lata temu, 2 lata temu. Walczyłem z Jugendamtem nawet, żeby dzieci mogły iść do lekarza. Ludzie, ratowałem dzieci ze słuchem, żeby dziś, na dzień dzisiejszy dobrze czytały, pisały i uczyły się, żeby miały przyszłość. A Jugendamt nadal zabija moje dzieci. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe w Niemczech, żeby to była moja jedna sprawa. Tu u mnie na biurku z prawej strony leżą następnych akt tysiące. Co ludzie do mnie dzwonią, piszą i chcą zgłosić się do Marcina.
o pomoc przeciwko Jugendamtowi. I to naprawdę musi wyjść natychmiastowo. Natychmiastowo to musi wyjść i musimy pomóc Marcinowi, żeby on dostał władzę, żeby on coś mógł zrobić w naszym kierunku. Bo niestety oni tylko katują polskie dzieci. Dlaczego się nie złapią za Turków? Dam wam miliony przykładów, to są proste przykłady. Dlaczego oni przyjmują obcokrajowców, jeśli nie umią po niemiecku, dają im pozwolenie i nagle mówią, że zabrania mu się po polsku mówić. Przecież jak to, on musi się jakoś skontaktować. Przecież w sklepie tak samo on mówi po polsku i ten Niemiec słyszy do drugiego, żeby ten drugi mógł przetłumaczyć po niemiecku. Jak to jest, ludzie? To po co to Niemcy przyjmują tych obcokrajowców? Dlaczego do Turka tak się nie odezwią? Do Greka? Bo się ich boją? Niech to powiedzą otwarcie w telewizji. Kim oni są? Na dzieciach właśnie. Na dzieciach umią, potrafią torturować i zabijać. Jak dziecko mi mówi, tatoś, jakbyśmy nie wypili tego płynu, co nam dali przed tobą, to byśmy nie weszli, byśmy cię nie widzieli. A przed, specjalnie, bo wiem, bo jestem powiadamiany przez prywatnych adwokatów, przez różne osoby, przez detektywa, co mam mówić przed. I pytam się, Jugendamtu, przepraszam, dostały dzisiaj dzieci jakieś tabletki czy coś? Nie. A czy dostawali? Nie. Ale niestety bawię się z Sebastianem i dziecko się odbija. Odbija się szpitalem. Niestety. W tym momencie mówię do nich, Nikola właśnie to słyszy. I tak kombinuję, żeby mnie wyciągnąć na korytarz, niby się zabawia ze mną. Takie dzieci są sprytne, 6, 7, 8 latek. I mówi mi do ucha, tatuś, oni nam dali coś wypić. Takie i takie jest Jugendamt. Takie są domy dziecka tutaj. Ludzie, Niemcy, uczciwi, pracują na 1200 euro miesięcznie. A oni płacą za moje jedno dziecko 5200 euro. To razem jest miesięcznie 15 tysięcy. Połowa Castro Brauxel już o tym wie. I przekręca się w łóżku i mówi, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, to musi wyjść na jaw. A jedną, jedyną osobą to jest pan Marcin Gal i wasza pomoc, o co ja proszę. Teraz przekazuję moją żonę, czy to, co powiedziałem, chociaż powie trochę w prawdzie, bo z żoną się rok czasu nie widziałem. Proszę bardzo. Dobrze. Witam wszystkich serdecznie. Ta cała sprawa rozpoczęła się 2 lata temu, kiedy odeszłam od mojego męża. Zaczęły się całe problemy z Jugendamtem, zastraszanie familii Hilfe i cała sytuacja była z każdym dniem coraz gorsza. Z tego, co każdy wie, familia Hilfe ma przyznane Hilfeplan na tak. Pół roku. Było przez praktycznie pół roku wszystko ok, gdy Hilfeplan się kończył, zaczynali nowe problemy, wyszukiwali w rodzinie, żeby ten Hilfeplan dalej przedłużać. A najgorsze się stało w ostatnim roku, w październiku byłam z dziećmi w Elta Kindhouse przez 4 tygodnie. W 3 tygodniu odwiedziła mnie pani z Jugendamt, gdzie mnie poinformowała, że jeżeli sama nie oddam dzieci do, jak to powiedziała, WON grupy, to sami mi zabiorą, a jeżeli oni mi zabiorą dzieci, to znaczy, że dzieci nie odzyskam. Dlatego podpisałam to. Sama 11 listopada byłam dzieci zawieźć. Do połowy grudnia cały czas myślałam, że to jest WON grupa z psychologiczną pomocą dla dzieci, bo całe rozstanie z moim mężem było naprawdę ciężkie. Myślałam, że będą miały pomoc. W połowie grudnia okazało się, że to nie jest WON grupa, tylko jest Jugendamt. Było powiedziane, że dzieci będą tylko przez 3 tygodnie, potem normalnie będę mogła je odzyskać. 29 grudnia byłam u adwokata, który mnie poinformował, że mogę normalnie jechać i dzieci odebrać ze względu, że mam przyznany Aufenthaltsbestimmungsrecht. Tak. I to ja decyduję, gdzie dzieci przebywają. Pojechałam z moim mężem do Menden, tam gdzie dzieci są. I tak jak adwokat powiedział, no i tam się okazało, że pani, jeszcze dobrze nie weszliśmy do budynku, już poinformowała Jugendamt Castro Brauxel, że
jesteśmy po dzieci. No i niby ta pani z Jugendamtu dzwoniła do tutaj do sędziego naszego w Kastropie, no i zablokowali nas, że dzieci nie mogą wrócić. No i od tego czasu zdecydowałam, że prawa do dzieci nie jako prawa, tylko dzieci powinny wrócić do ojca, jeżeli nie mogą wrócić do mnie. No ale na dzień dzisiejszy nadal jesteśmy blokowani z każdej strony i dzieci nie mogą wrócić. Wczoraj rozmawiając z dziećmi, normalnie rozmowa była zawsze po pół godziny do 45 minut. Wczoraj zostałam rozłączona z córką ze względu, że powiedziała, że robią z nimi komisze zachy. Próbowałam jeszcze raz się połączyć, ale nikt nie odbierał. No i od wczoraj nie mam kontaktu, tak samo z moim najstarszym synem. Wczoraj byłam poinformowana, że dziecko nie chce ze mną rozmawiać. No i dzisiaj jest to samo, że dziecko nie chce ze mną rozmawiać, co jest nieprawdą, bo za każdym razem, jak nie rozmawiał ze mną w środę, to rozmawiał ze mną w czwartek. Tyle mam do powiedzenia na ten temat. A ja mam takie pytanie. Rozumiem, że tylko pani ma prawa rodzicielskie, tak? Tak, prawa rodzicielskie mamy obydwoje. Tylko ja mam jeszcze dodatkowo Aufenthaltsbestimmung, który jest dwa razy przyznany. No dobrze, to czyli... Czyli prawo o decydowanie pobytu, gdzie dziecko ma być? Tylko pani ma, tak? Pani mąż nie ma? Nie, mój mąż nie ma. Ja mam przyznany ten Aufenthaltsbestimmung. I pani jakie kroki w ogóle podjęła razem z adwokatem w tej sprawie? U adwokata byłam dwa razy. Najpierw byłam u adwokata, którego mi poleciła pani z familii Hilfe. I adwokat powiedział, że muszę czekać na te sądowe gutachten, że to powinno być załatwione w 3 miesiące, no ale w tym kierunku nie dzieje się do dnia dzisiejszego nic. Ani Frau Nolde, to jest ta gutachterin, nie dzwoniła, ani nic. No tak, tu mąż właśnie mówi, że dzieci były przesłuchiwane, niby były przesłuchiwane 3 tygodnie temu, a do nas nikt nie dzwonił. Teraz zmieniłam adwokata, no i adwokat pisał list do sądu i pisał do Jugendamtu o natychmiastowe wydanie dzieci. Ze względu na podstawie tego, że ja mam Aufenthaltsbestimmungsrecht i ja decyduję. Aufenthaltsbestimmungsrecht nie został mi zabrany przez Jugendamt. Dobrze, a ojcu? Ojcu nie, no prawa rodzicielskie mamy obydwoje. Aha. Sorgerecht, jak to jest po niemiecku. Mamy obydwoje, tylko ja mam przyznane Aufenthaltsbestimmungsrecht. Ja miałam to przyznane w momencie, kiedy my się rozchodziliśmy, żeby dzieci mogły u mnie zamieszkać. Rozumiem. Tylko, że mnie interesuje coś takiego. Ja tą sprawę dłuższy czas monitoruję. I tutaj wiem, że państwo wzajemnie walczyli o dzieci. Znaczy powiem tak, mieliście konflikt między sobą, tak? Czy ten konflikt został... Mieliśmy konflikt między sobą, ale to na tej podstawie między sobą. To była wojna z moim mężem, a Jugendamtem, bo Jugendamt zabraniał mi tego, żebym ja wysyłała, żeby w ten sposób, żebym ja zapomniała całkowitego kontaktu z dziećmi, ojca z dziećmi. To tylko na tej podstawie był konflikt między nami. Poza Jugendamtem ja pozwalałam się spotykać ojcu z dziećmi. Dzieci były codziennie u ojca, czy w Wochenende, czy Nachmittag, to były u ojca. Ale rozumiem, że ten problem jest rozwiązany i teraz państwo walczycie razem, tak? Tak, no teraz walczymy razem, no nie mamy innego wyjścia. Między nami nie było większych kłótni. To tylko jakie kłótnie były, to były właśnie o to, że Jugendamt mi zabraniał i odgrażał się tym, że jeżeli ja będę pozwalać na kontakt ojca z dziećmi, to mi te dzieci zabiorą. To ja proponuję, żeby po prostu dalej walczyć razem z adwokatami. Jeżeli adwokat nie widzi żadnej koncepcji, tylko po prostu zmienić. I wziąć takiego adwokata, który będzie widział tutaj... No i ja dlatego zmieniłam adwokata i adwokat we wtorek wysyłał dokumenty do sądu i wysyłał do Jugendamtu, że ja chcę natychmiastowo zabrać dzieci. Tak. No ale do dzisiejszego dnia nie ma odpowiedzi. Ta sprawa jest do wygrania, ale tutaj po prostu musimy liczyć na dobrą strategię adwokata. Dlatego jeżeli mamy tutaj adwokata takiego, który tak naprawdę nie robi nic albo udaje, że coś robi, to nie jest partner do walki o dzieci. No dlatego ja zmieniłam.
zmieniłam adwokata, no bo miałam adwokatkę, którą mi poleciła pani z Familie Hilfe. Stwierdziła, że to jest bardzo dobry adwokat. Nie powiem, dwie pierwsze rozprawy okej, były po mojej stronie, ale no teraz na dzień dzisiejszy, co chodzi do dzieci, po prostu wycofała się. Po prostu zostawiła i kazała czekać na Gutachten. No ale Gutachten, no nie będę czekać rok lub półtora, jak pani Nolde będzie gotowa z tym wszystkim, bo za półtora, no to roku to dzieci, co z nich będzie? Oczywiście. Ja proponuję postawić wniosek do sądu o natychmiastowy zwrot dzieci do domu. Okej, okay, ale to ja już wystosowałam we wtorek, właśnie mój adwokat pisał, że jeżeli, bo pani z Jugendamtu powiedziała, że nie mogą mi wydać dzieci, to jeżeli nie mogą mi wydać, nie wiem pod jakim pozorem nie mogą mi wydać dzieci, to niech wydadzą te dzieci ojcu. Dlatego mój adwokat to pisał do sądu i do Jugendamtu, tylko do dzisiejszego dnia nie mamy odpowiedzi. No to już pani mówi, jaki jest tutaj problem. Problem jest taki, że taki wniosek musi postawić ojciec dzieci i dopiero... Tak, i dopiero później... Sędzia mu powiedział, że musi czekać na te Gutachten i dopiero to może być gotowe do pół roku i po rozprawie dopiero możemy dzieci odzyskać. To jest bzdura. I dopiero później może postawić pani wniosek, że pani się z tym zgadza, czyli że nie będzie pani robiła żadnych problemów, żeby po prostu dzieci trafiły do ojca. No ja nie będę robić problemów. My mieszkamy niedaleko siebie, więc jeżeli dzieci będą mieszkać u ojca, to ja się będę z nimi widywać. Tak samo jak były u mnie i widywały się z ojcem, z tym nie ma problemów. Tak, to tak jak podkreśliłem, ja proponuję postawić wniosek do sądu i cisnąć adwokata, że ma tą sprawę przyspieszyć. No tylko tak jak mówię, no adwokaci, tak, tutaj mój mąż dzisiaj był, ja we wtorek, no ale oni cały czas, sędzia się zastawia tym, że my musimy czekać na te Gutachten. No to może pani zaproponować neutralnego psychologa, Gutachtera, który zrobi to szybciej, a my takiego mamy. Aha, no to mnie cieszy. Także... Także nie byłby problem, ale mówię, tutaj sędzia sobie mówi swoje, my robimy te swoje. Adwokat musi postawić wniosek do sądu. Okej. Okay. Sędzia, że nie postawi, bo sędzia i tak mówi. No ja jeszcze będę jutro... To jeżeli, jak ja pani... To już jest za późno. Jutro będę rozmawiać ze swoim adwokatem, żeby natychmiastowo jeszcze raz wniosek wystąpił do sądu. No i tak jak pan przed chwilą powiedział, o ten prywatny psycholog, który może też wystawić Gutachten. Jeżeli tutaj, tak jak pan powiedział, że adwokat nie postawi, bo sędzia tak i tak zrobi co jednego, to ja proponuję adwokata zmienić. Bo adwokat musi... Właśnie jest ze strony mojego męża ten adwokat, który właśnie czeka na decyzję sądu. Ja akurat, mój adwokat walczy, ja zmieniłam adwokata jakieś 3 tygodnie temu, do sądu wysłał bodajże 4 czy 5 list, nie? Także cały czas walczy o to, żeby jak najszybciej te dzieci wróciły, ale no tak jak mówię, nie ma do dnia dzisiejszego odpowiedzi, sędzia cały czas stoi przy tym, że muszą być te Gutachten fertig. No to proszę postawić wniosek, że wy też macie naturalnego Gutachtera, który to zrobi szybciej. Okej, okay, to ja jutro będę się właśnie, będę rozmawiać ze swoim adwokatem i mu to przekażę, niech wystąpi z tym wnioskiem do sądu. Oczywiście. Czy chciałaby pani coś dodać jeszcze od siebie? No, raczej nic. No, jedynie to, że no, to jest nie fair, co Jugendamt robi. Jest wszystko pod... W moim przypadku akurat, nie mogę powiedzieć o innych przypadkach, ale w moim to był szantaż, że jeżeli tego nie zrobię, to będzie tak. A w rzeczywistości, no by nie mieli powodów, żeby mi zabrać dzieci, no bo w domu dzieci miały wszystko pod dostatkiem. Także po prostu w tamtym momencie mnie zaszantażowali. Na dzień dzisiejszy wiem, że zrobiłam błąd, ale no teraz trzeba walczyć, żeby te dzieci wróciły jak najszybciej do domu. Oczywiście. To ja pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Bym poprosił pana jeszcze, dobranoc. Ja chciałem tylko dodać, tak, panie Marcinie, że jest taka sytuacja, że tak jak żona powiedziała, ja jestem dzień w dzień u adwokata. I nawet napisałem pismo, żeby wystosował, dałem mu już w poniedziałek, tak, żeby wystosował antrak na zezwolenie dzieci do mnie do domu, ponieważ dzieci już 3 tygodnie temu
co rozmowę mam nagraną nawet, co mi policja każe wszystko nagrywać, bo policja mnie informuje, że tu jest kamuflaż, że tu jest... I oni chcą to usunąć, a policja nie ma większych praw. Tak samo jak sędzia blokuje policję, dziecko płacze, wyzywa na policji, tak. Mówi straszne słowa, co policji się nie podoba, że ten sędzia tego nie słyszy, nie wie, a tym bardziej, że ma sińce i pokazuje i chce zostać ojcem, bo ojciec ma do niego prawa. Rozumiem. Jak starszy facet, nie jak dziecko. Rozmawia z policją moja adwokatka przez pół godziny. Ludzie, co tu się dzieje? Dziecko płacze potem pół godziny i słyszę to za drzwiami. Płacze z policjantką. Co, to jest 2012 rok, że on ma immunitet, to znaczy, że on może zniszczyć każdego człowieka na świecie, taki sędzia. On zniszczył moje dziecko, on psychikę mu wybił. W tym momencie, jak dziecko od niego ucieka z gabinetu, ludzie, kochani, on mu zepsuł psychikę, bo policja go naprawiła, on jadąc te pół godziny do tego sędziego, on w aucie, było nowo narodzone dziecko, on się cieszył. Nareszcie tatuś razem, nareszcie bez kłopotów, nareszcie będę mógł odżyć, odżył. Rozumiem, czy chciał pan coś jeszcze? Wypadając z gabinetu sędziego i sędzia słyszy to, co mówi tatuś, uciekamy na policję, to są tacy sami mordercy jak, nie będę dokończał. Czy chciałby... Koniec z tym. Chciałby pan jeszcze coś dodać? Wszystkim. Tym bardziej, że jeśli była policja zablokowana i to dziecko się tam znajdowało ze mną przeszło godzinę. Tak. No to przecież to jest gdzieś zanotowane, on tego nie może zatuszować, a tych 24 świadków. Przecież on wszystkich nie zabije, ten Jugendamt, że mnie nastraszają. Ja na dowody pokazałem, bo to jest już w prokuraturze, policja do prokuratury to posyła. A adwokat, że on ściągnie za 12,50 euro jakieś pismo z policji, to ja muszę zapłacić 200 euro. Ludzie, gdzie my żyjemy? To są dzieci. To nie jest bydło. I to nie są przepisy z tysiąc, tak jak ostatnio czytam na e-mailach, na internecie. Rok 1939. Nie mają z III Rzeszy ludzie, to oni czytają, oni o tym wiedzą, cały świat o tym wie. I jak oni dali, mogą tak dysponować takim czymś. Ja sam, jakby mi dali pozwolenie, to jest jeszcze w ciągu 3 godzin w sądzie wszystkie Jugendamty, bo wszędzie jest to samo, to ja już to sprawdzałem. To nie tylko ja, na pewno jest tysiące takich ludzi, co to sprawdza. I w końcu trzeba pozwolić, panie Marcinie, panu, my wszyscy jakoś skrać się do kupy, żeby to w końcu wyszło, żeby pan miał upoważnienie do takich rzeczy. Ktoś musi mieć w końcu. Żeby pan mógł zacząć w końcu działać. Żeby panu pomogli i na to muszą być jakieś środki dla pana. I o to będę walczył cały czas. Teraz będę siedział i pisał pisma. I do Parlamentu Europejskiego, to jest pierwsza sprawa. Tak. I to nakreślę o policji, że nie mają tych gazetów. Nakreślę o panu Marcinie Galu, że w końcu jednemu człowiekowi, żeby dali te pozwolenie, nie tak jak mnie, szaremu człowiekowi, który całe życie poświęcił dla tych dzieci. I mam tylu świadków, sąsiedzi, wszyscy sąsiedzi podpisali się. Przecież ten sędzia to już widział półtora roku temu. Przecież to on, szkoły to on już nie pamięta, jak on chodził do szkoły, ale z praktyki to przecież on ma tą praktykę, on wie, co on robi, jaką decyzję. On popełnił błąd i za ten błąd on chce teraz katować dzieci tabletkami, chce, żeby pamięć, oni to przesuwają specjalnie, bo myślą, żeby dzieci straciły pamięć, żeby dzieci zniszczyły, żeby dzieci już nie mogły nic powiedzieć. Ludzie, te dzieci już powiedziały w Polsce wystarczająco, nagrały się wystarczająco, powiedziały policji,
Dziecko tu policji w moim mieszkaniu przy sąsiadce mówi. Sąsiadka wyskakuje z mojego domu, bo mówi, nie idzie tego słuchać. Policja przez 3 godziny dzwoni do Jugendamtu, bo to jest niedziela, jest ciężko. Dostaje głównego z Jugendamtu i mówi, że na następny dzień o godzinie 9 musi ze mną termin zrobić u pani Kuta. I on musi być, bo Erykowski będzie. I osobiście ten główny z Jugendamtu zadzwonił po pół godzinie, ta policja czeka na ten telefon, bo musi mieć potwierdzenie, że on ze mną rozmawiał i ten termin będzie na następny dzień o godzinie 9. Co następuje? Widzi policja, jak dzieci przychodzą i kładą mi się na szyję, tato, i my chcemy u ciebie być. Dlaczego ten Jugendamt je kradnie? Zamyka w swoich zakładach, pobierając pieniądze, 5200, przecież tu każdego Niemca szlak trafił. Ludzie, przecież jak tak może być, ale oni to robią tylko na nas, na Polakach. Dlaczego? Bo to jest najłatwiej. Wziąć, przyjąć go, a potem postąpić tak, jak oni postępują. To jest prosta sprawa, prosta taktyka. My nigdzie nie pójdziemy, bo nas nikt nie wysłucha. Rozumiem. Może to jest pomyłka, bo wysłuchają moich dzieci, bo moje dzieci nie są głupie i kazały się przy świadkach nagrać, tatuś, nagrywaj to. Sędzia, mówią wyraźnie, sędzia kłamie. Myśmy mu powiedzieli, że chcemy iść do ciebie. Teraz to był tydzień przed porwaniem dzieci przez Jugena. I na to są świadkowie, którzy są i słyszą to, że ja dzieci nie namawiam. One same mówią, przecież zresztą jak dzieci uciekają, to mnie tak samo w domu nie ma. Są inne osoby i dzwonią do mnie i mnie wzywają do domu natychmiast, bo dzieci znowu uciekły. Tak było dzień. Jugendamt nimi rządzi, zrobili te tagi z grupy po to, żeby te dzieci tam katować, żeby te dzieci namawiać, żeby one nic nie mówiły, one mają tak skakać, jak oni mówią. Oni narzucają im, nie powiem co, bo każdy wie, tak jak było, jak przegrali tą wojnę straszną. Nie robią to nadal, oni po prostu sobie szkolą przyszłych, nie chcę dalej powiedzieć, bo z tego co się dowiedziałem, to Jugendamt namówił nazistę. Teraz się dowiaduję, bo to wszystko właśnie wyjdzie na jaw i to chcę w sądzie powiedzieć, prosto w oczy, niemieckim obywatelom, nieuczciwym, bo to jest nieuczciwy sędzia, który mówi trzykrotnie w sądzie na rozprawie, jeśli dziecko powie, że do ojca to do ojca, on to mówi przy 7 osobach w klinice, a ja jestem wyrzucony z tej kliniki, bo dziecko tak powiedziało, bo chce iść do ojca? No ludzie. Gdzie my żyjemy, bo Frau Reinhardt, prawa ręka Frau Kuty z Jugendamtu powiedziała nawet nie po niemiecku. Jak dziecko powiedziało, że chce iść do ojca, ona w tym momencie mówi po angielsku, never. Ludzie, gdzie my jesteśmy? Ordynatorka, psycholog patrzy, co się dzieje, wyciąga handy, torba i spada. Podaje handy ordynatorce, że ona ma zadzwonić do Jugendamtu, to dziecko nie może dostać ojciec. Dlaczego? Teraz wam powiem. Bo to dziecko, jakby było zaraz u mnie, to wszystko by wyszło na jak proste i zwiędowato. A tak od tego momentu, oni półtora roku, to dziecko męczą tabletkami i wszystkim zamykają, żeby inno nie miało do niego dostępu. To dziecko już to powiedziało w Polsce, to dziecko już to się nagrało. Powiedziało wystarczająco, nie tylko one. Bo siostra i brat następny tak samo powtarza to. I mówił to w przedszkolu. To w przedszkolu mi mówi, tatuś, jak powiedziałem, to powiedziała mi Frau Schmidt, halt die Klappe. To jest odpowiedź do dziecka i to są wychowawczynie, ludzie. Przecież to są kpiny, to są żarty jakieś. Nie wiadomo, czy naprawdę te Niemcy są. Bo są uczciwi Niemcy, nie widzą tego, co robią Jugendamty z ich obywatelstwem. Oni niszczą, te Niemcy, zniszczyli już wystarczająco, wzbogacają
się otwierają nowe ośrodki. Jak ja jestem informowany, że Jugendamt porywa dziennie 70 dzieci. Porywa, bo oni nie mogą oni od razu tych dzieci zabrać. Oni te dzieci muszą znać. A oni przez te lata, 4 lata, nie znają moich dzieci. Oni nawet ich dobrze na oczy nie widzieli. A decydują o nich przez jakieś GZC, tak jak się dowiaduje nawet z III Rzeszy. No ludzie, przecież to trzeba z tym skończyć, a przede wszystkim, jak moje dziecko umie po polsku i po niemiecku, to mam na te dowody, mam nagrania, co nawet mówią do mnie, że te dzieci są super, te dzieci super się uczą i super rozmawiają po niemiecku, ale i po polsku też. A zabrania się? Jakim prawem? Jakim prawem? To dziecko nawet jak ja po polsku powiem, to on odpowie po niemiecku. I dlaczego się to zabrania? Albo ja powiem po niemiecku, a on mi odpowie po polsku. I ja mam takie prawo. Nikt mi tego prawa nie odbierze. To jest moje dziecko, to jest moja krew. Niech oni sobie narobią dzieci i niech sobie tak wychowują, ale ja sobie nie pozwolę na to. Ja dziecka nigdy nie byłem, nie katowałem i nie zrobię tego w życiu. A po drugie mam dowody na to, dlatego sąsiedzi podpisują, bo u mnie przysiadują dziennie może z 10 dzieci, 8 dzieci. I daję tym dzieciom wszystkim porówno, nie tylko swoim. I sąsiedzi to widzą przez tyle lat. Przez 8 lat ci sąsiedzi to widzą. No przesadzam, może przez 7, bo Chris zaczął chodzić w moje urodziny, mówiąc szczerze. Ale... Ludzie, przecież to jest pierwszy raz wymawia słowo tata w mojej urodziny. Ludzie, to jest masakra. To jest masakra, co oni robią ze mną. Bo ona przyszła do mnie do domu z Jugendamtu pierwszy raz, bo nazista ją jakiś posłał. Że to się straszne rzeczy dzieją. Jak te dzieci dziennie były na dworze ze mną. I sąsiedzi widzieli i się bawili i jakie rzeczy ja mówię. No takie i takie, bo państwo się kłócą. No już szukali dziury w całym. Jak ja mówię, tu nic takiego nie ma, to ona wtedy mówi, ja mówię jedynie, że pewne inne sprawy. A ona nagle mówi, że moja żona może się dupić z 5 naraz, przepraszam za ten wyraz, ale ona tak mówi po niemiecku do mnie. Ja w tym momencie mówię, wypraszam sobie taki mowy u mnie w domu i proszę opuścić mi dom. Bo u mnie na schodach przy drzwiach obraca się jeszcze i mówi, ja i tak panu zabiorę te dzieci. No to jak to jest? I od tego momentu się mści na mnie? To niesamowite. Ja idę, ja mam prawo do dzieci, jeszcze nie było. Jugendamt to idę do dzieci, że ja nie mam prawa. Ja nie mam prawa dziecka zebrać. Nie wyobrażam sobie. A jeszcze jedna rzecz, tak wam powiem. Co teraz wyszło na jaw, bo dopiero poszłem do sądu i tego listu nigdy w życiu nie miałem w rękach. Dostaję i czytam, co Jugendamt na mnie pisze. I teraz już wiem, bo jestem kontrolowany 6-krotnie przez policję, zatrzymywany z dziećmi, jak je zawolę do przedszkola i jak je odwożę. Nawet raz, że oni już stoją w uliczce i czekają na mnie. Zatrzymują mnie za każdym razem. Kontrolują dzieci, czy pasy zamknięte, a kontrolują mnie pod wpływem, jadą za mną, albo automatycznie mnie zatrzymują, podjeżdżają mi pod przód, zatrzymują mnie bezpośrednio, wyskakują, patrzą, czy dzieci są zapięte, próbę alkoholu robią. Tylko raz, jedyny, opowiem wam jedną rzecz, podjeżdżam z dziećmi do przedszkole, oddaję dzieci i wychodzę, idę do auta, a oni mnie wtedy pakują do swojego auta policyjnego, moje auto zostaje przy przedszkolu i zawożą mnie na policję. Na policji widzę kolegę i daję mu kluczyki, mówię, bo nie będę mógł tam do auta dojechać, nie mam nic, oni mnie tak wzięli spod przedszkola, żeby mi przywiózł auto. Nie, ja mu to wynagrodzę, żeby znalazł drugiego kierowcy i tego. Siedzę 2 godziny, bo mi już mówi policjant przed, że to długo będzie trwało. W
specjalne nawet na narkotyki, bo Jugendamt pisze na mnie, że ja nawet narkomanem jestem. Robią mi te badania. I co wynika po tych 2 godzinach? Policjant sam osobiście mi rękę podaje i gratuluje i mówi, że to muszę wyciągnąć. Ale nie mówi mi, kto mnie to zgłosił. Teraz się dowiaduje, że to Jugendamt mnie zgłasza. Ludzie, do czego to doprowadza? Teraz 6 i jeszcze potem, to było szóstym razem mnie kontrolują, jadąc za mną przez kilometr pod sam dom. Ja jeszcze z auta nie zdążyłem wyjść jedną nogą, to już policjantka otwierała z tyłu drzwi od dzieci i sprawdzała, czy są zapięci gurtem. Sprawdzałem już krótko na alkohol i mówią, że to już jest koniec. Że już, bo ja mówię, to jest 6. raz w ciągu 2 miesięcy, co wy ze mnie robicie? Kim ja to jestem? Przecież mnie tu ludzie znają, widzą. Nawet pod dom mi podjeżdżacie w taki sposób. Nie jestem żadnym kryminalistą. I kto to robi? Nie powiedzieli mi. A teraz w liście, dopiero list, po dłuższej kłótni w sądzie, w końcu mi wydaje i tam w tym liście pisze właśnie. Nawet adwokat mój tego listu mi nie dał, ani nie poinformował mnie, że taka rzecz istnieje, że Jugendamt zgłasza mnie, że ja jestem narkomanem, alkoholikiem. Jak sędzia sam osobiście 2 lata temu, co się dowiaduje, mój prywatny detektyw, ściąga sam ode mnie od lekarza, bo ja chodzę co 3 miesiące, co 4, co 2, różnie, na wszystko, na alkohol, na tabletki, na wszystko idę, na krew. I co się okazuje? Że nie ma nic Henrykowski. Nie może być alkoholikiem, bo lekarz, nawet to pisze osobiście, co teraz mnie informuje lekarz, bo jak detektyw ucieka z tych Niemiec, bo powiedział więcej, tu już granic nie przekroczy, ja się decyduję iść do lekarza i wypytuję go. Lekarz wiadomo, że nie może mi powiedzieć takich rzeczy, ale mówi tak, że tak było. Że 2 lata temu ściągnął już, rok temu ściągnął już. No to ten sędzia wie, że nie jestem alkoholikiem, że nie ma tak. Dlaczego oni tak postępują? Przecież to wszystko idzie udowodnić. Idzie udowodnić telefony, jak mnie blokują z pracą. Ja idę do Jugendamtu i mówię, że chcę uczciwie zarobić na dzieci i żeby mi pozwolili w końcu. Mówię, ludzie, którzy mnie znają, mnie błagają, czekają po 5 roku, żebym im coś zrobił. Chcę uczciwie w końcu iść i pracować, uczciwie jak uczciwie, ale normalnie iść i pracować. Na co mi nie pozwala? Za 5 minut dostaję telefon. Za 5 minut po wyjściu z Jugendamtu, że nie mogę iść do pracy, bo mnie czeka straszny los. Ludzie. O 2 w nocy telefon, że mnie zabiją, jak to wszystko wyjdzie na jaw. Do czego to doprowadzę? Skąd mają mój handy numer? No ma, Jugendamt. Owszem. Bo nie wierzę, że ktoś ze moich znajomych mógłby takie coś zrobić. Mnie zastraszają na internecie. Na co dowody przedstawiły, policja sama sobie bierze. Przecież policja to jest non-stop. Informują mnie, co ja mam robić. Żeby to wyszło na jaw w końcu, bo tyle lat niszczenia dzieci, dlatego ja to robię dla tych dzieci, nie tylko swoich, bo teraz bronię wszystkich dzieci, wszystkie dzieci, tak to musi wyjść na jaw i nie popuszczę i jutro będę chciał puścić chociaż 1 nagranie albo 2, w skrócie tylko, ja się przygotuję, puszczę w skrócie jak to jest. Jak to jest? Przecież ja nie namawiam dzieci na takie, nigdy bym w życiu sobie tego, nie pozwoliłbym sobie na takie coś. Zawsze dzieciom powtarzałem, jak już dzieci normalnie rozmawiały, jak je tego nauczyłem. Powtarzałem, nigdy nie wolno kłamać. Kłamstwo ma krótkie nóżki i zawsze wyjdzie na jaw. A Jugendamt z nimi robi co chce, namawia różne takie rzeczy, że to się w głowie nie mieści. I chcę z tym skończyć. I przede wszystkim chcę napisać list, że jeśli mnie zlikwidują, jutro oddaję to adwokatowi.
To na moje konto dzieci ma wpłynąć z Jugendamtu 10 milionów euro, mnie to nie interesuje. Bo ja listy już oddałem, policja zresztą sama sobie wzięła z komputerów, że mnie zastraszają morderstwem. To jest najgorszą rzeczą, co może być. Nawet mój telefon za darmo dałem z kartą, że sprawdzają to. To już jest w prokuraturze. Ja nie wiem, na co ten sędzia jeszcze liczy. On nie ma wyjścia z sytuacji. Tym bardziej, że postępuje z moim dzieckiem tak, jak postąpił. On go zniszczył. On mówi do mnie w oczy i do innych, że dziecko jak powie do pana, to do pana. A co robi? Jugendamt przy 7 ludziach ma prawo zabrać moje dziecko, co ta osoba pluje mojemu dziecku w buzie i to wie moja córka i mój drugi syn? Ludzie, przecież te dzieci z tego nie wyjdą nigdy. Tą tragedię, co te dzieci przeszły, to jest masakra. Żeby dziecko porywać w stragę z grupy i namawiać, że co on jutro ma sędziemu powiedzieć, że ma okłamać sędziego, ale ten sędzia dobrze wie. Dlaczego ten sędzia nie nagrywa tego? Dlaczego ten sędzia pisze, że mój najmłodszy syn mówił cały czas prawdę? On był najciszy, a powiedział cały czas prawdę, nigdy nie skłamał. A sędzia pisze, że on tylko powiedział, że on ma daleko do szkoły. To co on mu zapytania dawał, to po co on go w ogóle przepytywał, ten sędzia? Ten sędzia naprawdę nie miał szkoły, bo praktykę ma. Ale w kłamaniu, tak jak moje dzieci wszystkie powtarzają. Sędzia kłamie, jeśli dziecko mi to mówi, a mówi to jeszcze do świadków innych, słysząc, co ten sędzia napisał, co te dzieci mówiły. Bo niestety ktoś w końcu się złączył i temu dziecku to przeczytał, co sędzia pisze. To te dziecko zaczęło płakać i powiedziało, jak powiedziałam, że do tatusia chcę iść. To sędzia kłamie, dlatego tak oni nas torturują, Jugendamt. Jak to może być? Ludzie, gdzie my żyjemy? Ja nie wiem. Mam tego dosyć. Okej, ja... W razie, czy odzyskam dzieci, czy nie? Ja będę, Niemcy będę starał się jak najszybciej opuścić. Mam dom górniczy, który sam wyremontowałem, mam pozwolenie na oddanie go komu chcę. I tak też postępie. Nie chcę nigdy słyszeć Niemiec. To jest koniec mojego zdania. Dzisiaj będąc, dzień w dzień byłem u adwokata. Dzień w dzień, chociaż 5 minut z nim rozmawiałem. On mi mówi na te nagrania, co mało. On rozmawia z moimi dziećmi, przy mnie, przy świadkach, przy opiekunce, przy dolmetszerce. Przy świadkach, świadkowie sami do niego idą, do mojego adwokata, mówiąc mu, że Henrykowski wchodzi do Jugendamtu, a ona mu pokazuje palec i wypierdala i raus, tak mu mówi, raus z biura. Henrykowski mówi, wczoraj była policja i on to nie interesuje, raus. Ludzie, śmiech, się nie umiem śmiać, bo ja płaczę za dzieci, ale to jest nie do pomyślenia, to jest niewypał na całym froncie. I ta Merkel, ona powinna tak samo odpowiedzieć za tych wszystkich uczciwych Niemców, co pracują w tej Jugendamty, bo na tym się najwięcej traci. A tu dałem taki prosty przykład. 5 tysięcy euro 200 na dziecka. A to dziecko mi teraz mówi, co oni... Tatuś, najtańsze rzeczy, a jak chcemy już droższą gumę kupić, to już nie pozwalają. O czym my mówimy? 5 200 miesięcznie na dziecko, to one w złocie powinno chodzić. Bo to, co oni jedzą, to ja wiem. To mi nie muszą mówić. I ile zjadają dzieciaki. To każdy zresztą, teraz nikomu nie trzeba podpowiadać, to każdy wie. Ale nie 5200, jak tu normalny pracownik w Niemczech, każdy to wie. To jest podstawowa 1000-1500 euro na miesiąc. Okej, dziękuję panu. Dziękuję. Za rozmowę. I my oczywiście będziemy tę sprawę monitorować. Do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję.
efekcie działania instytucji o nazwie Jugendamt. Rodzice nie będący obywatelami Niemiec tracą prawa rodzicielskie. Bitte, bitte, liebe Herrschaft, hol uns aus dem Heim. Ich will nicht mehr hier in Rheinland. Zu unseren Eltern. Bitte kannst du uns zu unseren Eltern holen, bitte. Zapisy tworzące Jugendamt pochodzą z 1939 roku. Powtarzam. Bitte, bitte. Z 1939 roku. Bitte. Horror Jugendamtów. Marcin Gall, zapraszam serdecznie na kolejną audycję z cyklu Horror Jugendamt. Wywiad dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest pani Monika Garnis z Berlina, która zgłosiła się do naszego stowarzyszenia o pomoc, a mianowicie chodzi o przegraną sprawę jej 4-letniego synka. W pierwszej instancji była taka historia, że matka ma niesystematycznie 3 godziny tygodniowo. Cały kontakt z dzieckiem ma ojciec i nawiązaliśmy kontakt również z babcią, która tutaj razem z nami też w tej audycji uczestniczy. Również przysłuchuje się naszej rozmowie pani pedagog z Berlina. I po prostu chciałem, żeby nasi słuchacze poznali nową sprawę, która toczy się w Berlinie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Dzień dobry. Najpierw zadam pytanie Pani Monice. Czy mogę Pani opowiedzieć swoją historię, jak do tego doszło, że w ogóle Pani znalazła się w Berlinie z dzieckiem i jak doszło do konfliktu rodzinnego? Żyłam w Berlinie. Czy mógłbym prosić głośniej troszkę? Tak, żyłam w Berlinie. Później się wyprowadziłam do Jena, żeby studiować. Studiowałam przez jakiś czas prawo. Zaszłam w ciąży. Z tatem rozeszliśmy się. Krzyczał na mnie, że w ogóle tego dziecka nie chce i że zobaczy, co się stanie, jak nie usunę tego dziecka. Spokojnie. Czyli ja rozumiem, że kazał pani zrobić aborcję, tak? Tak. Dobrze, a niech mi tutaj przed babcia opowie. Jak babcia widzi tę całą sytuację? No w tym momencie, kiedy moja córka została praktycznie w ciąży bez żadnej pomocy, wtedy wyciągłam do niej rękę, powiedziałam, żeby to dziecko urodziła, że ja jej pomogę. Moja córka urodziła ciążę, miała zagrożoną, miała cały czas stres w ciąży, on non-stop telefonował do niej. Urodziła 7 maja 2007 roku, zdrowe dziecko, było wszystko w porządku. Oczywiście dziecko zaczęło się podobać też babci z drugiej strony, tatusiowi. Wtedy już nikt nie mówił, że dziecko miało być usunięte. Moja córka chciała z powrotem zacząć studiować, wróciła do Berlina, wróciła z powrotem na studia i poprosiła tamtą babcię, żeby się zajęła przynajmniej na 3 miesiące dzieckiem. Tamta babcia oczywiście tak, zajęła się dzieckiem, pilnowała go przez 3 miesiące i w tym czasie tamta babcia po prostu dostała takich uczuć do tego dziecka, że zaczęła na niego mówić, to jest mój synek. W tym momencie jak moja córka zorientowała się, o co chodzi, więc poprosiła, że nie chce dalej, żeby ta babcia pilnowała, że będzie sama, zrezygnowała ze studiów i została z dzieckiem w domu. Wychowywała przez 4 lata dziecko sama. Dziecko było czasami chore, w nocy płakało, cały czas dawała sobie radę sama, a w międzyczasie tamta strona zaczęła po prostu jej utrudniać życie. Zaczęli dzwonić po amtach, zaczęli po prostu nakręcać tą całą maszynę. Po prostu wszystko, co ja mówiłam, wszystko, tak. Co naprawdę do dobry tata, że wyszłam na szpilplatz, wszystko było protokołowo. On protokół sobie pisał z innej strony. On mi to na końcu powiedział, on protokół sobie pisał i wszystko dał do Jugendamtu. O wszystkie rzeczy, to po prostu też takie miłe rzeczy. Nieraz im opowiadałam o dzieciątku, który się raz pomalował. I to jest nieraz się po prostu też. No, to każdy człowiek się idzie, śmieje się na przykład, jak dziecko coś zrobi, bo jest dziecko coś całkiem głupiego. I on też się śmiał, taki miły zawsze był, a później po prostu w pewnym czasie przyszedł do mnie i powiedział, że on wszystko kompletnie protokolował. To znaczy był też nie tylko protokołowy, on był po prostu agresywny, on próbował psychicznie moją córkę, po prostu zaczął ją dzwonić do niej, kopać w drzwi, wyrywał jej włosy, po prostu ciągnął ją za ręce i później gdy ona mówiła,
że taka sytuacja była, po prostu w sądzie, bo to doszło już tak daleko, że zaczęły sądy do tego wchodzić, w sądzie po prostu robił wrażenie bardzo miłego, bardzo spokojnego. A ja się po prostu denerwowałam. Ja dokładnie. Ja denerwowałam, jakiego widziałam, po prostu nikt tego nie zrozumiał nawet. Wtedy też moja córka, jak chodziła do tych amtów, kazali jej podpisywać dokumenty, które były w ogóle niewypełnione, in blanco, żeby podpisywała. Jak powiedziała, że nie będzie podpisywać, to straszyli ją, że zabiorą jej natychmiast dziecko, musi to podpisać. Ja byłam nawet przy tym, podpisała. I wtedy rozpoczęło się, no po prostu najpierw ten pan z tego amtu wzbudził zaufanie. Później, z Jugendamtu. Tak, dokładnie, wzbudził zaufanie. I powiedział od początku ten pan z Jugendamtu dokładnie, że bo ja studiowałam prawo, on mi w ogóle nie będzie pomagał. Ja mam sobie sama dawać rady. Później już jak ta sytuacja tak daleko doszła, że widziałam, co się dzieje, więc ja zaczęłam moją córkę po prostu pomagać jej w tym, bo to była machina taka, że ona już sama nie mogła sobie dać rady. Zaczęłam jej pomagać, więc rozpoczęło się do tego, że zaczęliśmy chodzić systematycznie do adwokata ze strony mojej córki, który praktycznie nie robił nic. Nie robił po prostu nic. Zaczęliśmy dawać zaświadczenia, że ojciec, 25-letni ojciec tego dziecka bierze narkotyki. Staraliśmy się naprawdę z każdej strony jakoś udowodnić, że po prostu nie było, moją córkę w ogóle zupełnie nikt nie słuchał. Przegrała, było 5 razy była sprawa, po kolei, na każdej sprawie po kolei systematycznie odbierali jej jakiś tam część, żeby nie mogła tego postanawiać o dziecku czy tamtego. W końcu 13 kwietnia odebrali jej całkowicie wszystko, zostawili jej tylko zorgeryś, czyli tylko może mogła zobaczyć dziecko, ale wtedy, kiedy będzie miał ojciec ochotę. Dziecko wyrwali po prostu na ulicy, ja byłam z dzieckiem na zakupach. Jeszcze nawet przed sprawą sądową. Przed sprawą, jeszcze nie było w ogóle... Ja się pytam, czy oni w ogóle przed sprawą już ten wyrok sądowy mieli w domu. Sprawa oni po prostu tak piłowali, żeby zabrać jeszcze przed sprawą to dziecko i jeszcze po sprawie przyszli i powiedzieli na ja, że oni, mój adwokat, ja poszłam do tego adwokata i się jego pytałam, że czemu on nic nie robił. To znaczy przed. I adwokat mi powiedział na ja, że to było lepiej, że przed, bo dla wszystkich łatwiej tak było, że co ja się pytałam, czy oni to, czy sprawa jedna bezsądowa może już beze mnie była, czy nie, bo już chyba wszyscy wiedzieli, co się stanie. To znaczy moja córka w ogóle na tych rozprawach była sama, ponieważ ten adwokat, który miał ją bronić, to krzyczał jeszcze przeciwko niej, że jeżeli będzie cokolwiek jeszcze mówić tutaj, próbować się bronić, to zabiorą jej całkiem zorgeryść i zaczęli mówić, że jest ryzyko, że wywiezie dziecko, że ucieknie z dzieckiem do Polski, co jest absolutnie, to było nie wiem na jakiej podstawie. Próbowali też z nią zrobić psychicznie chorą, zmuszali ją, żeby poszła do lekarza, do socjalpsychiatrycznej dienst, gdzie w ogóle nie był postawiony antrak i na tej zasadzie zabrali jej dziecko, że tam się nie zgłosiła, ona tam poszła tam... Ja tam non-stop dzwoniłam i miałam pani Lubeńku, nie wiem, mogę pan naprawdę wyliczyć, ile osób tam miał. Moim zdaniem do psychiatry powinien iść pan z Jugendamtu, który kazał podpisywać puste papierki. To jest karalne, co on robił. Dokładnie. Nie powinno tak być. A z drugiej strony można też powiedzieć, że wasz adwokat Nie zrobił nic, tylko on was sprzedał. Dokładnie. Dlatego, że on powinien walczyć, on powinien działać. On nie postawił żadnego antragu, pomimo że mówiliśmy, jaka była sytuacja, że dziecko nie chce chodzić, że prosimy o pomoc dla dziecka, w pierwszej kolejności dla dziecka, ponieważ dziecko było naprawdę w sytuacji bardzo trudnej, więc ojciec zdecydował o wszystkim, nie zgodził się na żaden antrag. Nic nie było robione. I teraz mnie interesuje jeszcze na pewno słuchaczy, co oni zarzucają matce. Matce zarzucili to, że nie zgłosiła się na badanie psychologiczne do tego pana psychiatrycznej Dins, to było jedno, a drugie sędzina i dwóch adwokatów zebrali się i postanowili, że jest ryzyko, że matka wywiezie dziecko do Polski, dlatego zabierają w tej chwili jej prawa i tylko zostawiają widzenia, decyduje wszystko ojciec. No tak, ale ja wyczytałem z dokumentów, że inny lekarz stwierdził, że nie jest potrzebne badanie psychiatryczne. Lekarz domowy, u którego się leczy praktycznie od którego jest 20 lat, odkąd w ogóle jest tutaj w Berlinie, lekarz domowy nigdy jej nie wystawił do neurologa ani do psychologa. I jeżeli jak poszła do niego, to powiedział, że on nie widzi żadnej potrzeby, żeby ona po jakichś neurologach albo psychologach chodziła. Po co? Ja rozumiem, że pierwsza instancja została przegrana, tam nie zrobiono nic. Wiem, że pani trafiła na nasze stowarzyszenie, a czy szukała gdzieś indziej jeszcze pani pomocy?
Na przykład ambasada. Tak, byliśmy w konsulacie, rozmawialiśmy w konsulacie. Też zostaliśmy nakierowani na bardzo dobrego adwokata, pana Nowaka. Mam właśnie termin do niego. Ta sprawa cały czas się dalej, jeszcze jest nierozpatrzona, toczy się, ale w tej chwili cierpi dziecko, ponieważ moja córka przy pierwszym widzeniu mogła zobaczyć tylko dziecko 2 godziny w obecności całej tamtej rodziny, w którymś momencie dziadek tamtej tego dziecka po prostu nie wytrzymał i wygonił wszystkich na dwór, bo powiedział, że on ma zontak, on ma niedzielny spokój, chce mieć, bo on pracuje, i wygonił wszystkich na dwór. Dziecko, jak moja córka odchodziła, chwyciło ją za nogę i zaczęło płakać, że chce jechać z nią do domu. Była przy tym obca osoba, która to wszystko sprotokowała i po prostu tam już te osoby, które tam były, same nie mogły wytrzymać, jak to dziecko biegło za autem i krzyczało, że chce zabrać. W końcu mój syn wyszedł z auta i poprosił ojca, żeby wziął tego małego dziecka. Ja siedziałam w aucie, już poprosiłam, że po prostu mają już ruszyć tym samochodem. I że mu ma wytłumaczyć, że ma nie stać biernie, że mu ma wytłumaczyć, że dlaczego w tej chwili nie może dziecko jechać do domu. Znaczy zdecydowanie w tej sprawie zmiana adwokata jest uzasadniona, dlatego że tamten adwokat nie robił nic i tutaj akurat jest potrzebny inny adwokat, także to zrobili Państwo bardzo dobrze. Czy chciała Pani coś jeszcze dodać, matka czy babcia? Ja się bardzo martwię przed drugą sprawą sądową, bo już adwokatka mi mówiła, że to jest zawsze też głupie, jak wchodzi w sprawę sądową, którą po prostu ona nie zna od początku. Znaczy Pani mówi o tej nowej adwokatce, tak? Jeżeli tak adwokatka powiedziała, to ja bym... Boję się po prostu, że już w ogóle dziecko nie zobaczę. Nie, ja bym po prostu jednak radził z tej Pani też zrezygnować i jednak zostać przy Panu Nowaku. Tak mi się wydaje. Nie tak, nie pani, tak może Pani też podpowiedzieć. I jeszcze chcę coś powiedzieć, co jest bardzo ważne w tej sprawie, że moja córka nigdy nie miała ślubu z tym ojcem tego dziecka i praktycznie nie jest nawet stwierdzone. On po prostu nie chce dać, żeby zrobić mu jakieś testy na ojcostwo. Po prostu praktycznie poszło teraz dziecko do obcej osoby, bo sądownie i w ogóle prawnie nie jest to uzasadnione. Czy on jest ojcem, czy nie jest ojcem, po prostu zabrali do... No tak, znaczy takie przekręty to tylko mogą być w Niemczech, że ojciec nie ma... to jest Vaterschaft, czyli uznanie ojcostwa, a dostał Sorgerecht, czyli prawa rodzicielskie. Co jeszcze jest takie po prostu? Takie przekręty są tylko w niemieckim prawie rodzinnym. Dlatego, że tutaj to jest cywilne prawo. Co jeszcze bardzo mnie jako babcie, po prostu mnie to bardzo też, mam taki po prostu, nie możemy rozmawiać z moim wnukiem, ja nie mogę rozmawiać, moja córka, nie możemy rozmawiać w języku polskim. Mamy zabronione, ojciec zrezygnował z polsko-niemieckiego przedszkola w Berlinie, tutaj Kajtek, zabrał go, nie będzie chodził tam. Nie mam prawa rozmawiać z wnukiem, jak na przykład telefonuję krótko, nie mogę rozmawiać w języku polskim. Zmienił cały socjalny Umgebung dla dziecka i po prostu zabrał go całkowicie do tej niemieckiej rodziny i zmienił wszystko, lekarza zmienił, przedszkole zmienił wszystko. A ja Pani powiem, że ja jestem przekonany, że w drugiej instancji udowodnimy jemu, że ma Pani prawo rozmawiać w języku polskim z dzieckiem. Mało tego, i ma Pani prawo wyjechać do Polski na odwiedziny. I nikt, ani ojciec, ani Jugendamt nie ma prawa Pani tego zabronić. Także ich zarzuty to są zwykłe oszustwa. Jeszcze bardzo, bardzo bym prosiła wszystkich o pomoc. Kto mógłby nam pomóc, żeby po prostu odzyskać małe dziecko, które jest naprawdę niewinne. W tej chwili ono nie umie się samo bronić. Ono po prostu rozumie, że jest coś nie tak. On nie wie, co się dzieje, ale widzi, że po prostu został wyrwany z własnego domu i nie może do niego wrócić. Prosimy wszystkich, kto może nam pomóc. Bardzo ostatnio, jak mogłam jego zobaczyć na 2 godziny, i się mnie pytał, czy może iść ze mną do domu. Cały czas muszę jemu nie powiedzieć nawet. Pytałam się, czy może raz się tylko u mnie przespać, ale też nie. On też się chowa, żeby mógł się przytulić do mojej córki, bo się boi przytulać przy ojcu, bo ma zabronione. Żeby mógł mamę przytulić, to chowa się na placu zabaw do domku, żeby mógł ją na chwilę przytulić. Musiałam wejść do mojego domku. W naszej rozmowie przysłuchuje się taka pani pedagog z Berlina, której nie podamy nazwiska dla dobra sprawy. Czy może Pani skomentować tą całą sytuację?
Przysłuchując się tutaj w tutejszej audycji, od samego początku można twierdzić, że nie mamy w ogóle do czynienia z konfliktem rodzinnym. Nie ma rodziny, tak jak pani powiedziała tutaj także, że to nie jest ani mąż, ani praktycznie nie ma stwierdzonego właśnie ojcostwa, tak? Więc w sumie bezprawnie obcy człowiek przytrzymuje właśnie pani dziecko. Tak. Dziecko oczywiście będzie się broniło, będzie się pytało za każdym razem pani, dlaczego nie jest w domu, ponieważ to pani jest ikoną wychowującą właśnie to malutkie czteroletnie dziecko. On ma model wychowania przekazany przez panią. A tutaj ta pani, która tutaj pseudo podaje się za matkę i może spełnia swoje niedoszłe aspiracje z młodszego wieku dojrzewania, nie ma tutaj nic do powiedzenia. Jeżeli chodzi o pana Nowaka, jest on wybitnym, uzdolnionym i doświadczonym adwokatem. Panie, które tutaj przedstawiły nam dowody i dokumenty, a także różnego rodzaju kopie, które pani wysyłały tutaj do Jugendamtu, mają podstawę, a także procentualne, stuprocentowe szanse, aby wygrać sprawę. Musi pani tylko po prostu dalej być silną matką, pokazać z pedagogicznego punktu widzenia, że pani zależy na dziecku. Nie może się pani złamać, bo to jest podstawa, aby dziecko do pani wróciło. Ma pani dowody, że dziecko nadal za panią tęskni, nie zapomniało. Widzi różnicę pomiędzy jednym a drugim domem. Pyta się, dlaczego nie może jechać do domu. Pyta się, dlaczego nie może pojechać do domu. Wie, gdzie jest mu dobrze, a gdzie jest mu gorzej. Więc tutaj nadzór pedagogiczny, opinia pedagogiczna wydaje się uzasadniona. Szansa na wygranie sprawy widzę bardzo, bardzo jasnych świetle. Więc... Czy chciała pani coś jeszcze powiedzieć? Dlatego po prostu mi tak ciężko o tym rozmawiać. Pani? Za dużo. Babcia? Matka jest od początku. Pani jest dla niego wzorem. On tęskni, czuje. W pedagogice jest udowodnione, że naturalna więź matki z dzieckiem jest od momentu, kiedy następuje poczęcie. Sam poród. Dziecko czuje i odczuwa ból. Ból i tęsknotę braku matki przy sobie. Musimy o to walczyć. No to może to pani jedno pytanie. Jak pani tak właśnie uważa, miłość matki do dziecka czy dziecka do matki. Dlaczego Jugendamt tego nie rozumie? Nie rozumiem. Wydaje mi się, że instytucja Jugendamt i niemiecka instytucja pomaga tylko swoim. Tutaj pani ma dwa obywatelstwa? Tak. Tak? Mhm. No więc ja mogę się tylko kierować, przeglądając również różne inne sprawy, że Jugendamt stara się tylko pomóc swoim obywatelom. A ja z kolei mam troszeczkę też inne zdanie. Mm-hmm. Po części zgadzam się z panią. W Niemczech, w niemieckim prawie rodzinnym nie ma wrażliwości społecznej, jeżeli chodzi o głos dziecka. Oczywiście sprawa jest do wygrania, my ją będziemy dalej monitorować. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Do widzenia, do usłyszenia. Zapraszam na kolejne audycje.